Dobry wieczór, Michał. Dobry wieczór. Bartek. Jeszcze raz, cześć, Bartek. Jeszcze raz, gdyby nie było. Tak. Gdybyś mógł parę zdań o sobie powiedzieć. Kim ty w ogóle jesteś? Co robisz? Skąd ja się tu wziąłem? I skąd się tutaj wziąłeś? To jest zawsze trudne pytanie. No ja się nazywam Michał Cywiński. Jak się ludzie pytają, co robię w życiu, to mówię, że robię filmy. Przynajmniej próbuję. I to jest coś, z czym się chcesz zajmować tak docelowo, zawodowo i tak dalej. Już mi to, myślę, dość dobrze idzie. Ale też artystycznie. Zaraz padnie pytanie, czy chcę iść na filmówkę. Nie wiem, czy chcę iść na filmówkę. Dużo osób mnie namawiało ostatnio, ale zobaczymy. Ale zajmuję się właśnie głównie robieniem filmów. Ale jakoś, nie wiem, ci powiem, nie lubię się tak definiować tylko przez to. W sensie, nie lubię mówić, że robię filmy i koniec. I to jest dla mnie wszystko, bo mam jakieś dużo takich rzeczy, które mam w głowie i wiesz, i lubię spędzać wolny czas je robiąc. Na przykład bardzo lubię czytać o filozofii, bardzo lubię się uczyć o religii. Ale jednak to te filmy jednak pochłaniają mi zresztą większość czasu. Z ostatnimi czasy, czyli od ostatnich 4-5 lat. Po której stronie kamery zazwyczaj? No nie po tej. Zazwyczaj jestem z tyłu. No tak, no jestem operatorem, jestem reżyserem, można powiedzieć. Ogólnie zajmuję się taką realizacją filmów od A do Z, czyli też od napisania scenariusza, przygotowania całej takiej produkcji, zaplanowania tej całej produkcji, realizacja, reżyseria, no i potem oczywiście też już montaż, jakaś taka, czasami jakiś taki lekki consulting, jak to fajnie opakować na media społecznościowe. Czyli taki od A do Z. No głównie tak zawodowo właśnie idę w reklamy na media społecznościowe. Ale lubię robić też na przykład filmy krótkometrażowe. Właśnie 3 dni temu skończyliśmy zdjęcia do mojego trzeciego filmu krótkometrażowego. I już jestem z niego bardzo zadowolony. Okej, do tego pewnie wrócimy, bo to jest też taki aspekt, który chciałem poruszyć. Zobaczymy, na ile będziesz chciał o tym porozmawiać. Jak najbardziej, czemu nie? Jakby ja też nie pytam pod kątem takim, żebyś mi się zdefiniował, bo ja też nie za bardzo optuję za wsadzaniem się w jakieś paczki różne, szufladki. A dwa pytania zasadnicze odnośnie tego, co powiedziałeś. Pierwsze to film taki rozumiany przez szeroką społeczność. Mhm. To jest film, który leci w kinie i zazwyczaj wielkobudżetowy i tak dalej. Mówię o globalnym ujęciu. Co cię skłoniło? Bo jakby do sztuki zaraz przejdziemy, bo to też jest bardzo ciekawe. To jest, wydaje mi się, chyba że jestem w błędzie, to mnie z niego wyprowadź, proszę, dosyć trudny środek wyrazu, żeby coś przekazać w formie obrazu. Tak, właśnie nawet nie tylko w formie obrazu. Mi się dlatego wydaje, że film jest z jednej strony najciekawszą formą wyrazu, opowiadania historii i tak dalej. No na przykład obraz też opowiada historię, tak? Piosenka tak samo opowiada historię. Tyle, że w piosence masz tekst, masz muzykę szeroko pojętą, w której też jest oczywiście rytm i takie inne różne rzeczy. A w filmie masz to wszystko tak naprawdę, czyli masz i obraz, i ruch, i muzykę, i kolory, i jakąś choreografię, scenografię. Tak naprawdę masz tak wiele różnych środków do opowiedzenia tej historii, którą chcesz opowiedzieć. No i oczywiście też sam tekst, scenariusz, tak? Dialogi czy w ogóle no sam scenariusz. Jest tak dużo możliwości, że jest to z jednej strony bardzo, bardzo fajne wyzwanie, bardzo, bardzo ciekawe. Jest to, mi się takie wydaje, najbardziej taka ambitna forma opowiadania historii. Nie chcę nikogo urazić, kto robi na przykład muzykę czy mają obrazy, bo też jest naprawdę super. Tylko w ogóle chyba nie wartościowo. Ciężko jest wartościować to, co jest bardziej, co jest mniej, co jest lepsze, a gorsze, może w ten sposób, ale jakby kumam, o co chodzi. Tak, nawet jeżeli patrzymy, wiesz, na same budżety produkcji, nie? No to wydaje mi się, że oprócz gier komputerowych, które tam w ostatnich latach też no, przebiły już budżetami filmy, no bo gry komputerowe to w zasadzie są tak trochę filmy, tylko że bardzo interaktywne. Więc pomijając już gry, to filmy są najbardziej, w sensie mają największe budżety po prostu. No i to właśnie też z tego wynika, że tam po prostu trzeba połączyć bardzo, bardzo dużo różnych form wyrazu, bardzo dużo różnych aspektów, żeby to wszystko zadziałało. No i z tego powodu też jest to bardzo trudne. I dlaczego ja się na to zdecydowałem? Mi się wydaje, że ja lubię po prostu jakoś tak
kiedyś jakoś tak wymyśliłem takie fajne zdanie, że ja lubię opowiadać historię obrazem. W sensie, wiesz, lubię ten sposób opowiadania historii, że ja po prostu coś pokazuję. Nie, że siadam i mówię to dosłownie, bo to jest taki najbardziej banalny, oczywisty, taki prostoliniowy sposób. Przepraszam cię, nie o to mi chodziło. Nie, oczywiście, ja rozumiem jak najbardziej. Zresztą ja też mam sporo dystansu. No to się bardzo cieszę, bo być może parę odważnych też padnie. No, ale opowiadanie obrazem jest trochę takie tricky, nie? W sensie są pewne rzeczy, które na przykład możesz coś powiedzieć i wiesz, powiesz to w dwóch słowach, i informacja jest przekazana, a jeżeli chcesz to powiedzieć w inny sposób, obrazem właśnie na przykład, no to już jest lekkie jakieś wyzwanie, nie? Wiesz, na przykład chcemy powiedzieć, że na przykład teraz robiłem film o korporacji. No i powiedzmy, chcemy powiedzieć, że nikt tam ze sobą nie rozmawia, no to wiesz, można po prostu powiedzieć, znaczy nagrać lektora w tej korporacji, nikt ze sobą nie rozmawia. Ale możemy też, i nie wiem, no ona na przykład taka monumentalna, czy coś takiego, no jakby to na przykład może było pisać w książce. Ale no w filmie trzeba to po prostu pokazać, trzeba znaleźć jakieś wielkie przestrzenie, które można nagrać, trzeba pokazać tych ludzi, którzy mierzą się wzrokiem, jakąś mimiką, ale ze sobą nie rozmawiają. Czy jakieś takie, wiesz, emocje, które też ci aktorzy, czy te postacie są reprezentują. No to też, wiesz, można powiedzieć, że no, w sensie napisać, że główny bohater współczuje na przykład komuś, nie? Ale weź to pokaż. No jakby to już trzeba pomyśleć, trochę się, wiesz, zacząć pogłowić. Jakby mówię tutaj o takich bardzo prostych przykładach, ale wiesz, nagrywając film, robiąc film, masz bardzo dużo rzeczy, które chcesz przekazać, które musisz przekazać, żeby to wszystko się kleiło. No i jakby to wszystko trzeba po prostu jakoś, wiesz, połączyć. I nie jest to takie proste wcale. I no ja wciąż nie uważam, że ja to umiem dobrze robić. Ja uważam, że ja nie umiem robić filmów tak. W sensie nie powiedziałbym, że umiem robić filmy, kropka. Okay. Chyba, że moim klientom. Wtedy oczywiście jestem najlepszy na świecie. ale uważam, że to jest tak trudna sztuka, że naprawdę trzeba wielu dziesiątek lat doświadczenia, żeby móc powiedzieć, że ja umiem robić filmy. Okej. Okay. Rodzi mi się od razu pytanie w tym kontekście, skoro... No offense, absolutnie pytanie. Skoro można coś wyrazić jednym zdaniem i to jakby nie pije do żadnych, do jakiejkolwiek produkcji, skoro można coś wyrazić jednym zdaniem i to będzie bardzo dobitne i czytelne, po co robić o tym godzinny film? I absolutnie jestem ciekaw po prostu, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby jakoś nie mnożyć treści. W sensie to chyba Szymborska powiedziała bardzo ładnie, że słowa trzeba ważyć, a nie mnożyć. I jakby jest mi totalnie blisko do takiej formy rzeczywistości, nazwijmy to. I zastanawiam się, jeżeli ktoś może napisać książkę, wiersz, może to być też film, może to być animacja, jakakolwiek forma wyrazu, która jest krótka i jakby w pigułce zawiera to, co chce autor przekazać, to po co to rozwlekać? Po co to rozciągać? Po co jakby trochę malować na siłę jakiś szerszy obraz, skoro może uciec nam gdzieś na przykład główna idea, nie? Bo jeszcze do filmu, chyba do wszystkich dzieł, dochodzi taki element chyba niewdzięczny dla twórcy, którym jest interpretacja widza. No tak, no. Znaczy, wiesz co, no, poruszyłeś temat tego na przykład wierszów. No to jest też zupełnie inny środek przekazu, nie? I ja sam też bardzo lubię czytać wiersze, czasami nawet mi się zdarzy jakieś napisać. I nie myślę, że to jest jakieś gorsze, czy lepsze tak naprawdę. No tak jak mówiliśmy, to jest po prostu inny środek przekazu. Ale po co to rozwlekać? No wiesz co, ludzie... Tylko naprostuję, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, tak. W sensie jakby ja nie ujmuję absolutnie żadnym produkcjom, może to być książka, która ma 800 stron, nie? No tak, ja rozumiem, o co ci chodzi. Chodzi mi o to, po co jest ta potrzeba dmuchania tego tak na taką bardzo dużą skalę. Tak, rozumiem. Wiesz co, no zastanówmy się, czemu ludzie oglądają filmy albo czytają długie książki. No, myślę, że dlatego, że po prostu im to sprawia przyjemność. Ludzie, wiesz, lubią oglądać
coś długiego, jeżeli coś jest długie, na przykład film jest długi, no to są w stanie też się lepiej wczuć w to wszystko, nie? Są w stanie wsiąknąć w ten świat, jakoś go, wiesz, poczuć tego głównego bohatera. Też na przykład, jeżeli zrobimy krótki film, no to nie jesteśmy w stanie za bardzo pokazać jakiejś głębokiej przemiany głównego bohatera, bo jak zrobisz 10-minutowy film, w którym bohater kompletnie zmienia swoje wartości życiowe, to ci nikt w to nie uwierzy. Okay. Więc czasami pewne rzeczy, które chcemy powiedzieć, już implikują to, że musimy po prostu zrobić dłuższą formę. Okay. Ale no, dlaczego się to robi? No, ja jestem ogólnie fanem skracania i jeżeli ja robię jakiś film i na przykład poświęcam na nagranie jakiejś sceny 5 godzin, 6 godzin, a potem na montażu zobaczę, że jednak ten film lepiej zadziała bez tej sceny, bo ona jest niepotrzebna, po prostu nic nie wnosi, to zazwyczaj nie mam skrupułów, żeby ją usunąć. Ale myślę, że wiele osób ma z tym problem, też zresztą miałem przez bardzo długi czas i to jest po prostu kwestia takiego zrozumienia, że te filmy robimy po to, żeby one były dobre i żeby fajnie się oglądało, a nie po to, żeby zrealizować jakieś takie swoje ambicje. To może być przy okazji, tak? Okay. Tak mi się wydaje. No ale taką najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o w ogóle o już tam jakby pracowanie nad filmem na etapie już pomysłu, to jest zadanie sobie takiego pytania, dlaczego widz miałby chcieć to obejrzeć, gdzie w tym miejscu jakaś rozrywka. I wiesz, na przykład w poetyce Arystotelesa, na przykład, to jest taka książka, w której Arystoteles przeanalizował różne sztuki teatralne, tam wieki temu, i próbował znaleźć jakiś wspólny pierwiastek tych wszystkich sztuk dobrych, że co sprawia, że jakaś sztuka jest dobra, co sprawia, że ona się podoba ludziom. No i teraz tak trochę cytuję z pamięci, bo już jakiś czas temu ją czytałem, ale no okej, to nie będę cytował. Ale generalnie doszedł do tego, że że w filmie powinny być tylko rzeczy, w sztuce teatralnej, ale to ma bardzo duży przekład na film, powinny być tylko rzeczy, które albo popychają akcję do przodu, czyli dzieje się coś dalej, bo okay. Widz jest ciekawy, jeżeli widz jest ciekawy, co się zdanie dalej, no to chce obejrzeć coś, co popycha akcję do przodu. Czyli albo to, albo coś, co no on chyba dokładnie napisał, co jest popisem umiejętności aktorskich. I to można przełożyć, okay. I to można przełożyć na świat filmowy też w sposób taki, że na przykład jest jakaś scena, która jest bardzo widowiskowa, nie? Dzieje się coś bardzo... jakieś wybuchy, jakieś pościgi, wiesz, dzieje się po prostu coś, co jest ciekawe. No i jeżeli żaden z tych warunków nie jest spełniony, najlepiej jak są dwa spełnione, to już w ogóle jest super, ale jeżeli żaden z tych warunków nie jest spełniony, no to jakby ta rzecz po prostu jest niepotrzebna i wtedy to faktycznie mówimy o jakimś rozciąganiu filmu, nie? Bo faktycznie po prostu dajemy do filmu rzeczy, które są niepotrzebne i ani nie rozciągają, znaczy ani nie posuwają dalej akcji, ani nie ma w nich nic ciekawego, no to po co one mają być? Wtedy to faktycznie jest rozciąganie filmu, nie? Okay. Kupiłeś mnie absolutnie, w sensie... Fajnie. Chodzi o to, że nie brałem pod uwagę, w sensie ja jestem takim przeciętnym widzem kina, zachwycam się niektórymi rzeczami. O to też chyba będę chciał cię zapytać, bo nie ma chyba przyjemniejszej i bardziej wiarygodniejszej formy recenzji niż osoba, która się filmem zajmuje i poleci jakiś film. Nie swój, czy też swój, jeżeli jest z niego zadowolona, to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. Ale absolutnie mnie kupiłeś, bo jakby nie wziąłem tego pod uwagę, że oprócz rzeczy, którą chcemy pokazać, to musi być jakaś historia i musi być jakiś tok. I w książce podobnie zresztą. Chyba w wierszu też pewna narracja jest. Tak. Chyba w tekście pisanym takim, nie wiem, ja piszę bloga od paru lat, więc wydaje mi się, że też się chyba kupuje taka historia, ale jedno dobre zdanie, takie pierdolnięte, które pozamiata, też wydaje mi się całkiem spoko, wrzucone gdzieś tam w powietrze, takie, nie wiem, czy to będzie jakiś taki Kim w mrowisko, czy, no bo wtedy czy też... 5 gwiazdek, czy 8 gwiazdek, 8 gwiazdek 8 które gwiazdek, tak. Wywróciło po prostu popkulturę, fragment popkultury. No bo szokujemy, nie? Wywołujemy emocje silne, a widz lubi silne emocje zawsze. To jest chyba... Z tym też mam trochę kłopot, ale zapytam cię, jak ze strony produkcyjnej to wygląda, bo z tymi silnymi, skrajnymi emocjami mam wrażenie, że coraz częściej się spotykamy i na co dzień, nie mówię o samej sztuce, tylko o takim życiu codziennym, coraz więcej rzeczy próbuje nas jakoś
popychać w tej codzienności? I czy to nie jest trochę, czy takie wyważenie, albo właściwie powrót trochę do wyważenia, żeby nie skakać ze smutnego do radosnego, nie pokazywać, że tu się dzieje tragedia, tutaj są ładne kotki, czy trochę wypłaszczenie tych emocji, uspokojenie ich trochę nie jest trochę lekarstwem na codzienność? I w kontekście oczywiście filmu, ale jeżeli widzisz gdzieś też w pozostałych sferach, to gdybyś mógł powiedzieć. Znaczy, ja od razu zaznaczę, że nie jestem jakimś autorytetem, jeśli chodzi o kino i tak dalej. Ja czasami nawet żartuję, że jesteśmy dwoma randomami z internetu. Jesteśmy dwoma randomami z internetu. Dobrze, że to padło. Ja tak czasami nawet żartuję, że ja nie oglądam filmów, tylko je robię. I ja jakoś, powiem ci szczerze, nie czuję się jakimś filmoznawcą. Jakby poznałem bardzo dużo osób w swoim życiu, które wiedzą o kinie strasznie, strasznie dużo w porównaniu do mnie, więc to jakby zupełnie się nie czuję tutaj na jakieś takie analizowanie kina, jakichś nurtów i tak dalej. Ale mam ciekawe, no to się okaże, że ciekawe, zaraz będziesz mógł ty i widzowie być może sam ocenić, czy jest ciekawe, ale mam takie przemyślenie odnośnie tego faktycznie, co wydaje mi się poruszyłeś, czyli tego, w jakim kierunku zmierza kino, jeśli chodzi o jakie takie rozłożenie emocji na filmie. No bo tak tradycyjnie w filmie, to się nazywa paradygmat, mamy takie dwa tak naprawdę punkty zwrotne, gdzie jest tych emocji najwięcej. Okay. A przez całą resztę nabudowujemy, jakby przygotowujemy sobie taką podkładkę do tych rzeczy, czyli na przykład na samym początku, jak mamy ekspozycję na bohatera, na lokację i tak dalej, no to budujemy całą taką podkładkę do pierwszego punktu zwrotnego, kiedy się cała akcja zarysowuje, potem jest jakaś akcja, jakiś bohater coś robi, coś się dzieje, no i mamy drugi punkt zwrotny, który kończy film, a potem mamy zamknięcie tego filmu. I tak to tradycyjnie wygląda, a teraz mamy tak doświadczenie, teraz mamy, słowem zabrakło, teraz mamy do czynienia z takim światem, który jest przejęty przez TikToka. Ja nie chcę już brzmieć od razu jak boomer, bo sam korzystam trochę z TikToka i lubię go oglądać, wydaje mi się, że tam jest dużo ciekawych treści, szczególnie, że te algorytmy naprawdę fajnie działają, wręcz za fajnie, ale jakby to, że kolejne emocje mamy na przesunięcie kciuka w górę, to jest bardzo niebezpieczne. W sensie, w takim sensie, że jeżeli przyzwyczajimy teraz się i młodszych ludzi, którzy w przyszłości będą tymi dojrzałymi odbiorcami kina, do tego, że wiesz, co chwilę mają nową dawkę dopaminy, nową dawkę emocji, ciągle coś się dzieje, ciągle jest akcja, no to im po prostu będzie trudno oglądać tradycyjnie zbudowane filmy, w których, wiesz, są po prostu momenty, gdzie się nic nie dzieje, albo gdzie się dzieje mniej, gdzie po prostu zwalnia to wszystko, cała narracja, po to, żeby faktycznie wywołać taki efekt, jak się chce. Ja na przykład to widzę choćby z moją siostrą, która ma 17 lat i jest, no ja nie jestem o wiele starszy od niej, mam 22 lata. Jesteśmy prawie że jednym pokoleniem, czy tam jednym pokoleniem, tak technicznie rzecz biorąc, ale już nawet tu między nami widzę różnicę, że ja na przykład bardzo trudno jest obejrzeć czasami taki, wiesz, pełnometrażowy film w takich momentach, w których się nic nie dzieje, ona po prostu czasami wyciąga telefon. Czy inne takie rzeczy, wiesz, chodzi o to po prostu, że przyzwyczajamy nasze mózgi i mózgi też innych ludzi przez fakt istnienia TikToka do tego, że cały czas się musi coś dziać, cały czas jest jakaś akcja. No i wiesz, to może być potencjalnie jakiś problem na przyszłość, nie? Znaczy, ja to samo niebezpieczeństwo widzę, może nie tyle co niebezpieczeństwo, ale może niebezpieczeństwo, chociaż nie wiem, czy to nie będzie przesadzone słowo dla wszelkiej maści twórców, bo spraszasz ludzi na plan, najpierw miesiącami, tygodniami, latami piszesz scenariusz, i jakby może nie personalnie, ale jakby pracujesz nad tym mnóstwo czasu, później spraszasz mnóstwo ludzi, tym ludziom trzeba jakoś zapłacić, musicie spędzić mnóstwo czasu, później jeszcze kilkaset godzin postprodukcji, montażu, cięcia, dogrywania, niedogrywania, finalnie jakby tam kilka tysięcy godzin pracy wychodzi przy produkcji takiego filmu i ktoś przewinie na 1,5 minuty, chujowe, i wyłącza, nie? Tak. Straciłeś 1/10 swojego życia na to, żeby stworzyć coś fajnego, ciekawego.
oddałeś trochę kawałek życia, a ktoś ma tylko moment, masz jakby chwilę na to, żeby on stwierdził, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. I to widzę chyba we wszystkich. Ten podcast, studia, w sensie jakby chyba w każdym aspekcie życia jest przy blogu, tak u mnie to się odbiło. Byłem w ciężkim szoku, że spędzałem kilkanaście, czasami kilkadziesiąt dni nad napisaniem artykułu i ktoś w ciągu 10 sekund go przeskrolował i powiedział, że chujowe, bo nic tam się nie dzieje. I jakby nie boli nie mnie... Nie obrazków. Nie boli mnie dupa o to, że powiedział, że chujowe, tylko jakby wydaje mi się, że potrzeba chwilę i to jakby nie do mojej twórczości. Jebać moją twórczość. Chodzi o to, że wydaje mi się, że trzeba trochę więcej niż przesunięcia. I to też nie chcę się obrażać jakoś na social media, bo to nie o to chodzi. Tylko brakuje mi tej takiej, no właśnie takiego trochę wypłaszczenia tych emocji, że kiedyś z moją serdeczną przyjaciółką rozmawiałem w kontekście seksu o tym, że ten spektrum rzeczy, które robimy w wyrku, już jest tak szeroko pojebane, że za chwilę będziemy musieli kogoś zabić i się odlać na jego zwłoki, żeby kurwa osiągnąć orgazm. W sensie, rozumiesz, skrajności jesteśmy w stanie doprowadzić, że za chwilę, nie wiem, na przykład film pokroju Titanica na nikim nie będzie robił wrażenia. I strzeliłem tym Titanikiem, bo to jest jakiś taki chwytający za serce mniej lub bardziej różnych ludzi, ale chodzi o to, że on za chwilę przestanie mieć jakikolwiek ładunek emocjonalny, mimo tego, że jeszcze pewnie paręnaście lat wstecz, czy parę dziesiąt lat wstecz, ta historia miażdżyła ludziom głowy, nie? Znaczy, nie wydaje mi się, że przestanie mieć ten ładunek emocjonalny, bo tam zawsze będzie taki, jaki był. Po prostu jakoś jego percepcja się zmieni, bo wiesz, po prostu ludzie się zmienią, nie? No i no można się zastanowić, co można z tym zrobić. No, mi się wydaje, że próba, wiesz, myślenia o tym, jak zrobić, żeby ludzie zmienili swoje podejście, to jest zła droga, bo tego się nie da zrobić. Okay. To jest po prostu niewykonalne. Już wiele osób wymyślało sobie jakieś wielkie plany, że naprawimy ludzi pod system i to nigdy nie działało, przynajmniej z tego, co ja wiem, albo szybko się rozpadło. Kwestia jest tego, żeby... Znaczy rozwiązaniem jest to, żeby po prostu zmienić metody, żeby zmienić system. No i pytanie, czy my tego chcemy też do końca, nie? No bo na przykład ja wolę robić filmy, które są trochę, wiesz, takie... Lubię robić rzeczy, które są dynamiczne, ale czasami jak opowiadam smutną historię, to ja nie chcę tego opowiadać szybko, dynamicznie, żeby to przyciągało oko, tak jak TikToki, nie? Okay. No i... Co z tym zrobić? Nie ma odpowiedzi. Przepraszam, że wejdę słowo. Czy to nie jest trochę tak, że musisz konkurować z tymi... I to nie celuję w TikToka, tylko we wszelkiego rodzaju krótkie treści. Ja przypuszczam i zresztą chyba trochę już się zdarzyłem, mimo tego, że wyemitowaliśmy jeden odcinek do tej pory. Tylko jeden? Tak. Znaczy w produkcji jest... 40. Nie, no jest tam spora kolejka. Ja się odwracam do Radka, bo on jest jakby za montaż odpowiedzialny tego wszystkiego. Jest mnóstwo godzin materiału przygotowane, natomiast jakby publikację trochę żeśmy ustrukturyzowali. Ale chodzi o to, że my też pewnie będziemy walczyć, czy też ja będę walczył w jakikolwiek sposób na przykład z kompilacją śmiesznych kotów, która ma 3 minuty. No oczywiście, że tak. I się przewracają i one się słodko przewracają. Tak. Uwielbiam, ja sam spędzam mnóstwo godzin na tym. Czytałem ostatnio, dlaczego nam się takie rzeczy podobają, tak może szybko wtrącę. Okej, no. Dlatego, że małe kotki i małe pieski przypominają nam po prostu dzieci. I nam się, w nas się taki trochę, to się tak nie nazywa, ale taki instynkt macierzyński, wiesz, od razu załącza. Okay. Że to wygląda jak małe dziecko, to nam mamy od razu instynkt, że o, to jakby, ale ono jest niewinne i słodkie i trzeba je otoczyć opieką i się, wiesz, i się nad nim zachwycać. Znaczy, tak ja się zachwycam tym, jak one się na przykład wywalają na gupiry i to jest cudowne i takie niezdarne, nie? Tak. Właśnie tak, o to chodzi. Niezdarność no. Tego słowa. Bo my czujemy, że musimy je otoczyć opieką wtedy. Okay. I dlatego nam się to podoba. Okej. Okay. To ciekawe. Nie zastanawiałem się nigdy pod tym kątem, dlaczego na przykład tam potrafię 4 godziny na Instagramie przeskrolować przez różne koty. To chyba dlatego właśnie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Okej. Okay. Zgłębię temat z bardzo wielką przyjemnością. Sztuka, bo wymieniłeś to jako drugie.
No, tak. Gdybyś mógł coś więcej. W sensie, bo sztuka to taki worek. Tak, tak. Dosyć duży. Przede wszystkim wyprowadź mnie z błędu. W tym, co mówisz, w sensie i rzeczami, którymi się zajmujesz, jest duża wrażliwości, bo takie mam wrażenie, że potrzeba mnóstwo wrażliwości. No tak, to tak naprawdę każdej dziedziny sztuki trzeba bardzo dużo wrażliwości. Ja w ogóle przez całe życie miałem bardzo duży problem, żeby jakoś tak samemu przed sobą przyznać, że ej, zajmuję się sztuką. Bo ja przez większość życia myślałem, że będę informatykiem. Okay. Byłem w techniku informatycznym, uczyłem się programowania kilka lat. Okay. W tą stronę moje życie szło, że ja od zawsze przy komputerze siedziałem, od zawsze, wiesz, mówiłem, że ja będę siedział przy komputerze i na tym zarabiał. Jak, wiesz, byłem dzieciakiem i mama mówiła, odejdź od komputera, idź na dwór. To ja zawsze właśnie tak mówiłem i ja właśnie zawsze, no też zawsze byłem z matematyki dobry, lubiłem ją, jakieś takie rzeczy ścisłe i tak dalej. W liczby jestem chyba całkiem dobry, albo przynajmniej byłem, jak jeszcze sam sobie wmawiałem, że jestem. Okay. I zawsze, wiesz, myślałem, że jestem tym ścisłym, nie? Zawsze się tak rozgraniczało, że ci są humaniści, ci są ściśli. Ci się do niczego nie nadają, a ci to będą... Tak, zarabiali pieniądze. Dokładnie, no. Jestem w tym gronie, to się do niczego nie nadają. Przykro mi. W sensie, jakby chyba humaniści byli tak po macoszemu zawsze traktowani. Trochę tak, no łatwiej jest spieniężyć liczenie niż malowanie obrazów, nie? Zdecydowanie. No właśnie. Jakoś tak... No pewnie już w gimnazjum. Jakoś tak zainteresowałem się robieniem zdjęć. Zawsze jak były jakieś imprezy rodzinne, to a ja chcę aparat, dajcie mi luszczankę, ja chcę zrobić zdjęcie, nie? I zawsze wyrywałem tą luszczankę cioci, luszczankę i wiesz, i sobie robiłem jakieś zdjęcia. Potem sobie nagrywałem jakieś filmy iPhone'em, jakieś takie przebitki kwiatków, zwierzątek i innych takich. Sobie to montowałem pod muzykę i byłem tym zajarany. No i jakoś tak w technikum nie wiem w sumie, co mnie tknęło. A wiem, co mnie tknęło. A nie wiem, czy chcę o tym mówić, bo to jest sprawa naszego kolegi z technikum. Jego nieszczęśliwej historii, ale no, może nie będę po prostu o tym mówił. Ale w każdym razie mnie ta rzecz tknęła i pomyślałem, że... Ciężko mi powiedzieć, co ja wtedy pomyślałem, ale w każdym razie konkluzja była taka, że chciałem zrobić film. Wiesz, nie mając w ogóle doświadczenia, mając aparat... trochę tam powiedzmy takiego doświadczenia komercyjnego, bo już wtedy sobie w tamtych latach zaczynałem robić jakieś pierwsze pieniądze na filmach, jakieś takie na zlecenia. No i stwierdziłem, że kurczę, chcę zrobić coś ambitniejszego, nie chcę już robić takich nudnych rzeczy, za które płacą, tylko chcę zrobić coś, za co mi nikt nie zapłaci, wręcz ja sam za to zapłacę w dużej części, ale chcę opowiedzieć jakąś fajną historię i będzie jakimś takim ambitniejszym środkiem wyrazu. No i napisałem, w ogóle to dość fajna historia jest, jak na to wpadłem, bo sobie, ja zawsze mam najfajniejsze pomysły w dwóch wypadkach, albo jak wypiję dużo kawy, a propos kawy. Albo w toalecie. Nie. Okay. Albo jak, to jest bardzo specyficzne, muszą zaistnieć warunki, żeby to było spełnione. Muszę musieć rano wstać wcześnie, musi być już późno i muszę mieć mało snu i wtedy nie mogę zasnąć i wtedy mam najlepsze pomysły. Okej. Okay. Czy musisz się opić kawy? Wszystko się wiąże z kawą. Nie, bez, jakby nie muszę kawy wtedy mieć, nie. Kawę potem dopiero, jak już stwierdzę się, że nie będę spał. No i tak sobie leżałem i tak sobie pomyślałem, kurde, nikt nigdy nie zrobił, ja przynajmniej nigdy nie widziałem filmu o problemach takich psychicznych wśród młodzieży, który jest opowiedziany z perspektywy młodzieży, ale nie tej młodzieży 10 lat temu, bo może 10 lat temu taki film powstał, tylko z perspektywy młodzieży teraz, bo jeżeli już ktoś robi taki film, to albo to jest faktycznie młodzież, tylko no nie ma żadnego kompletnie warsztatu, sprzętu i tak dalej, to po prostu jest zrobione słabo, bardzo, wiesz, na warstwie jakiejś takiej narracyjnej, no po prostu jak się nie wie, jak się zrobić film, no to ciężko zrobić dobry film, nie? Nawet jeżeli się nie ma takich choćby podstawowych informacji, jak ja wtedy tam gdzieś miałem. A jak już są, to są to, one są faktycznie dobrze technicznie zrobione, no to są to filmy zrobione przez starszych ludzi, starszych filmowców, którzy nie do końca rozumieją już ten temat. Zresztą no młodzi ludzie to się zmieniają, powiedzmy,
no tak naprawdę co chwilę, nie? Co parę lat jest kompletnie inna sytuacja, jeśli chodzi o młodych ludzi, inne problemy ich dręczą, inne, wiesz, mają troski i tak dalej. Więc ja stwierdziłem, że kurczę, jestem tu i teraz, coś tam umiem, chcę zrobić coś ambitniejszego, no i mam jakąś taką inspirację do tego, pewną historię w życiu, która mnie do tego popchnęła. To stwierdziłem, kurde, chcę zrobić film, nie? Pierwsze co, zadzwoniłem do mojego przyjaciela Piotra Cieślińskiego. Pozdrawiamy Piotra. Pozdrawiamy Piotra z Australii. To znaczy, on jest w Australii, tak. A, okay. Tak, realizuje się tam. No fajnie, że się realizuje, ale no niestety go nie ma tutaj. Trochę ale szkoda. Ale źle, że go nie ma. Trochę szkoda, Piotr, jednak, wróć kiedyś. Nie realizuj się, przyjeżdżaj tutaj. Nie realizuj, dokładnie. Zadzwoniłeś? Tak, zadzwoniłem do niego. On nigdy nie był aktorem takim per se, ale zawsze on jest taką bardzo osobą empatyczną. Ja wiedziałem, że jak ja mu wytłumaczę postać, ja mu wytłumaczę tą historię, którą zresztą też on jakoś już jakby to, co mnie zainspirowało, on i to, co mnie popchnęło do tego, on już jakby znał tą historię, bo oboje byliśmy przy tym. Zadzwonię do niego i mu powiedziałem, słuchaj, robię film. Ja już mu powiedziałem, że już robię film po 5 minutach, jak mi ten pomysł wpadł do głowy. Tak trochę wabank zagrałem. Czy chcesz zagrać główną rolę? I mu tak na szybko wytłumaczyłem, jaki mam pomysł. I on powiedział, słuchaj Michał, jasne, robimy to. No i usiadłem sobie, jakby skończyłem z nim rozmawiać. Usiadłem do jakichś tam, wziąłem jakieś papiery, długopis. I zacząłem sobie pisać jakieś takie pierwsze założenia, historię. Zacząłem sobie budować kadry, rysować. No jakoś tak poszło. Potem zrobiliśmy zbiórkę na wspieramto.pl. Tam zebraliśmy jakieś 3,5 tysiąca złotych, coś takiego. Zatrzymajmy się na sekundkę. Tak. Mowa o Kadas. Kadas, tak. Wrzucimy tam gdzieś w link w opisie. Jasne, jak ktoś jest odważny, to proszę bardzo. Okej. Okay. Zrobiliście zbiórkę, zebraliście... Tak, zebraliśmy. Jak na projekt taki znikąd. Trochę tak, trochę... To sporo szmalu. Tak, powiem ci, że nie było źle. Na catering było. No, w jeden dzień dzisiaj mieliśmy catering, tak, dokładnie. Szlachta, okej, okay, no. To znaczy, no za niego nie zapłaciliśmy, bo to po prostu mieliśmy sponsora, który, okay, który stwierdził, że nam zrobi catering za logo. Myślałem, że nie zapłaciliśmy, że przyjechało, zjedliśmy i nie zapłaciliśmy. Nie. Okay, no. Nie, wszystkie umowy były dotrzymane, żeby okay, nie było. Okay. Ale tak, no jakby oczywiście tutaj trochę pominąłem, bo napisaliśmy w tym czasie jakiś taki pierwszy draft scenariusza, zaczęliśmy robić casting. Przy castingu też poznałem Radka właśnie, który tutaj siedzi za kamerami i montuje te właśnie twoje odcinki tutaj. No. Zrobiliśmy jakieś pierwsze próby kamerowe, takie zdjęcia poglądowe, wiesz, dużo takiego copywritingu, że jak my to chcemy, żeby wyglądało, żeby to ładnie no sprzedać, no nie oszukujmy się, jeżeli chce się zebrać pieniądze na film, no to... A to był... Okej, bo jeszcze zbieraliście. Poza tą zbiórką zbieraliście jeszcze... Tak, zebraliśmy na zbiórce jakieś 3,5 i drugie tyle wpadło nam od sponsorów około. Czyli około 7 tysięcy mieliśmy na wszystko. Pazerni. Nie, oczywiście żartuję. Wszystko mamy w Excelu, na co zostało wydane razem z fakturami, więc jeżeli ktoś ma coś do zarzucenia, nie to nie zaglądam wam do kieszeni, się bardzo cieszę, że... Bo wydaje mi się, że to, mówię, dla takiego pomysłu znikąd to jest... Tak, sponsorzy, ludzie nam taka zaufali. Fura pieniędzy... Fura mam tutaj, no kurwa 7 tysięcy to jest dużo pieniędzy, no. No to nie jest, to znaczy to nie jest mało jak na pierwszy film kogoś z ulicy i jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim ludziom, którzy nam zaufali, co powiem szczerze, nie spodziewałem się, że aż tak dużo zbierzemy i to znaczy jakby oficjalnie celowaliśmy wyżej, ale jak powiedziałem, że jakby będziemy mieli 2 tysiące, to już to zrobimy, nie? A mieliśmy 7, a więc... było uzależnione od kasy? W sensie, gdybyście nie zebrali, to film by nie powstał? Myślę, że byłoby o wiele trudniej i, no, i chyba i tak musielibyśmy te pieniądze skądś z innego miejsca wziąć, bo no, dużo pieniędzy poszło na, wiesz, na jakieś tam dojazdy, na jakieś takie rzeczy make-upowe, scenografię i tak dalej. Więc no, trudno by było bez tego. A produkcja trwała rok, przy czym mieliśmy 13 dni zdjęciowych. Film 27 minut, no nie było to najbardziej efektywne spożytkowanie czasu, teraz to wiem, okay, ale wtedy nikt z nas tego nie wiedział. Ale na wtedy było najbardziej efektywne, jak się tylko dało. Tak, no myśleliśmy, że robimy dobrze, ale no w każdym razie udało się, może jakbym teraz robił ten film, to myślę, że zmieścilibyśmy się w 6 dniach zdjęciowych, no spokojnie, albo 7. No ale wiadomo, wszyscy się wtedy uczyliśmy. No i zrobiliśmy ten film i myślę, że właśnie po tym, jak już ten film zrobiliśmy, to ja miałem właśnie taki commitment mój wewnętrzny, że tak, to jest to, co chcę robić w sumie.
No, że to mi się spodobało. Okay. To ładna historia, w sensie... Inspirująca, nie? Ja, ostrożnie, ostrożnie z takim słowem inspirująca u mnie, bo jakby, wiesz, za dużo jest trochę tych inspirujących, kolorowych okay. ludzi. Przypuszczam, że na każdego takiego jak ty, który ciężko pracował i mu się udało, przypada z 200 takich, którzy też ciężko pracowali i im się nie udało, nie? Ale w sensie jakby chodzi o to, że naprawdę to jest piękna historia, taką, którą się bardzo ładnie raz, że słucha, bardzo miło się słucha, dwa, że dobra, może jest to trochę inspirujące. W sensie takim... Oczywiście tak, wiesz, tak trochę żartuję, to też to nie są żadne zarzuty, absolutnie. Chodzi o to, że wiesz, dla kogoś, kto jest... I trochę chciałem nawiązać do filmu, jak ci nie będzie to się działo, to wytniemy. Bo ja mam kilka uwag odnośnie tego filmu. Proszę bardzo, z chęcią wysłucham. Ja bardzo chętnie właśnie zderzę je z tobą, bo to jest, wydaje mi się, bardzo i dla mnie będzie pouczające i może tobie jakoś się tam przyczynię. Bo jasne. Ja jestem osobą, która jest po drugiej stronie. Tam nie będziemy nakreślać, w sensie film jest... Czy mogę powiedzieć, że o depresji to nie będzie mu umniejszało? Myślę, że to jest takie jakby duże podsumowanie tego wszystkiego. No, na potrzeby rozmowy powiem, że jest o depresji okay. po prostu. Tam jak ktoś jest... Już i tak pewnie wszyscy uciekli z tego, jeżeli to się ukaże. Pozdrawiam tak, te trzy osoby, które jeszcze oglądają. Tak, dokładnie. To ja, ty i Radek. I on tylko dlatego, że na montażu siedzi. W sensie... uciekło mi teraz. Chodzi o to, że... Uwagi chciałeś. Tak, że z perspektywy... Aha, że film jest o depresji. W takim dużym uproszczeniu, nie krzywdzącym absolutnie do tego filmu. Ja jestem osobą, która jest po drugiej stronie tego problemu. Ja się od wielu lat zmagam z ciężką depresją. Leczę się psychiatrycznie, leczę się psychoterapeutycznie. I dla mnie... mój problem z tym projektem jest taki, że... Dla mnie jest trochę ten film zrobiony zbyt powierzchownie. Okay. To znaczy, ja rozmawiałem z Radkiem, jest taki gość, znaczy był, nie chciałbym go reklamować, reżyser życia. On robił bardzo dużo takich produkcji, które się bardzo dobrze klikały. Tak. I ludzie się nimi zachwycali. I największy problem z tym człowiekiem był taki, że to wszystko było właśnie... tak liźnięte po samym wierzchu, nie? I największy problem, jaki miałem, ale już trochę mam spoiler o drugiej części, ale powiem, jaki był mój odbiór, że jak film się kończy, to on trochę nie zostawia nadziei. Tak. Że w sensie ja miałem takie, że pojawiły się guzik tam, pojawiły się napisy, ja miałem takie... Na chuj, nic się nie da zrobić z tym problemem, nie? Okay. Brakowało mi takiego... I to... Ja bym sam lepiej tego nie zrobił, absolutnie. Tylko mi będąc jakby w tym środowisku, też nie wiem, dla kogo ten film był, bo to też jest dosyć istotne w tym wszystkim. Ten film pewnie nie był dla osób, które się jakby siedzą w tym już lata, mają ciężkie doświadczenia i tak dalej, bo oni doskonale o tym wiedzą. Dobrze myślisz. To był przypuszczam, dla takich, którzy nie mają świadomości problemu, tak? Dobrze. Tak? Wiesz co? Nie przestrzelam? Robiąc ten film od samego początku myślałem o tym, żeby to był film dla ludzi, którzy są trochę już nie z tego pokolenia, o którym opowiada ten film, czyli są starsi, na przykład rodzice. Okej, rodzice. Wtedy, powiedzmy, nasi rodzice po prostu. Bo ja wtedy też miałem, jak ten film robiliśmy, co 19 lat. Okay, więc... Czyli pewnie 35-40 w górę. Tak, tak powiedzmy. I ten film był głównie tak z samego założenia. Oczywiście wyszło tak, że też jest trochę szerzej, myślę, ale założenie było takie, że to jest film dla tych ludzi, aby im pokazać i uświadomić, że tego problemu nie można marginalizować. Bo zauważyłem, że bardzo dużo ludzi właśnie w takim wieku, z pokolenia naszych rodziców, ma właśnie tendencję do tego, żeby tak trochę machnąć na to ręką, że albo to jest taki przejściowek. Ja też jak byłem młody, to też miałem takie różne problemy i tak dalej. Hasła pokroju, ludzie mają większe problemy, idź pobiegać właśnie, i tak dalej. No właśnie, tylko teraz są trochę inne czasy i takie problemy bardzo szybko mogą eskalować i właśnie skończyć się tak, jak ten film się skończył. I tak, on nie zostawia nadziei i o to właśnie chodziło.
Okay. Że on ma nie zostawiać nadziei, on ma szokować na sam koniec. Okay. Tak. Dobra, to jeżeli tak, wiesz, ja chciałbym, i to trochę wcześniej o tym wspomniałem, że jeżeli takie tematy są poruszane, i to nie tylko jakby z racji tego, że ja jestem częścią tego środowiska, tylko jeżeli już dotykamy ważnych społecznie tematów, to podobnie było z filmem takim o księdzach, o księżach. Tak, tak. Pomijając nazwę tego filmu, bo to nie jest istotne w tym momencie. Wydawało mi się, że po tym filmie będzie bardzo duży ruch i trochę się pojawił, to znaczy pojawiły się działania, które miały naprawić te problemy, które w tym filmie były naznaczone. Tak. Natomiast już dzisiaj o tym filmie nikt nie pamięta. Tak. Działań, które wtedy ruszyły, jest dalej niewiele. Społecznie dalej się bardzo mało o tym mówi, chociaż zdecydowanie więcej, i to znacząco więcej niż przed tym filmem, ujawniania różnych przypadków związanych z tym tematem jest coraz więcej. Tak, to jest duży problem ogólnie. Tak. I chodzi mi o to, że chciałbym, żeby jeżeli już wskazujemy jakiś problem, i teraz się trochę zapędziłem w kozi róg, bo chciałem powiedzieć, że jeżeli wskazujemy jakiś problem, to żeby za tym szła jakieś, wiesz, 3 grosze swoje, które mogą polepszyć sytuację. A ja trochę nie mam pomysłu, co w tym filmie mógłbym wsadzić, tylko że trochę chyba się wyjaśniło, że ten film nie był dla mnie. Ten główny taki zarzut w postaci tego, że to powierzchownie, bo w moim otoczeniu jest sporo osób, które się leczą. Też miałem przypadek osoby, która nieprzyjemnie skończyła. Również jakby dzięki temu tematowi, to nie był jedyna rzecz, która się do tego przyczyniła, ale znaczna. Mam ludzi, którzy się leczą również psychiatrycznie lata całe. Zmagają się z bardzo ciężkimi sytuacjami. I wiesz, i miałem takie... Kurwa, przecież to tak nie wygląda, nie? W sensie... I może to jest mój odbiór, chociaż ja mam cały czas wąski horyzont, ale to mówię, to takie dwa moje, może nawet nie uszczypliwości, po prostu uwagi. Nie? Bardzo to doceniam. Powierzchownie i że to nie zostawia nadziei. Nie? Gdyby tam na końcu, próbuję teraz coś wymyślić, ale numer infolinii, to już by było, rewolucja by była, w sensie takim, że to już zostawia taką małą iskierkę, że zresztą chyba w dużej ilości kampanii jest tak, że nawet jeżeli tam jest jakiś dramat ten obraz tej kampanii nie zostawia jakby suchej nitki na problemie i finalnie wychodzi, że jakby jest dosyć trudno, to tam zawsze jest jakiś numer, jakiś kroczek do, jakby drogowskaz dla tych ludzi, gdzie mogą się udać. Już ci powiem, bo tak, ta infolinia, mieliśmy ten pomysł. Znaczy, mieliśmy pomysł, żeby faktycznie tak zrobić. Tylko naprostuję. Absolutnie nie wymuszam, tylko to pierwsze, co mi przyszło do głowy. Jasne, że to by był taki element właśnie, który by wprowadził jakieś... dałby jakąś iskrę nadziei, nie? Tak, tak. Ja wiem, o czym mówisz i doskonale to rozumiem. I też właśnie myśleliśmy o tym, żeby tą infolinię dać. Tylko... Być może masz rację, być może tak powinniśmy zrobić wtedy, ale ja wtedy o tym myślałem w następujący sposób. Nie chcę z tego robić, nie chcę z tego robić takiej trochę kampanii, że bo jak na końcu pojawia się ten numer, to od razu ma człowiek takie odczucie, że to jest po prostu jakaś kampania społeczna. Ktoś wziął za to pieniądze. No, trochę takie po prostu skojarzenia miałem. Może wtedy nie potrafiłem tego nazwać, ale jakoś coś mnie od tego powstrzymywało. A z drugiej strony... To też, jakby to wtedy miałem w głowie, to były moje odczucia. Być może one są błędne i faktycznie powinniśmy dać jakieś rozwiązanie na koniec. Ale właśnie nie chciałem dawać rozwiązania na koniec prostego, bo to by sugerowało, że jest proste wyjście. A prostego wyjścia nie ma. Ja do tej pory nie uważam, że ten problem, który właśnie mamy tutaj, że jest z niego inne wyjście niż po prostu hej, ludzie, którzy łapiecie się na tym, że marginalizujecie ten problem, nie róbcie tego. I poświęćcie tym młodym ludziom, którzy zmagają się naprawdę bardzo trudnymi rzeczami, trochę uwagi i
nie głaskajcie ich po główce, mówiąc, że wszystko będzie dobrze, bo to nie o to chodzi i to nie rozwiąże żadnego problemu. I trochę właśnie chciałem z takim poczuciem beznadziei widza zostawić. Okay. I poczuciem, że kurczę, no nie ma na to rozwiązania, trzeba coś zrobić. W sensie, bo jak zostawiam numer, wiesz, jak sobie wyobrażam, że jestem taką faktycznie 45-letnią matką dziecka, które ma naście lat, i bym zobaczył w tym filmie tam na końcu numer, no to przyszłoby mi chyba przez głowę coś takiego, że no dobra, no to najwyżej się zadzwoni, nie? I to jakby to jest rozwiązanie. A chodziło mi o to właśnie, żeby nie dawać tego rozwiązania. Okay. Bo nie ma takiego rozwiązania, wiesz. Infolinia pomaga, jakby super, że ona jest. To jest ekstra. Ona jest bardzo potrzebna, tylko to nie jest jedyne rozwiązanie, bo to nie rozwiąże żadnego problemu tak naprawdę, nie? Znaczy ja się trochę chyba złapałem na tym, że te uwagi... Ty miałeś inny zamysł i to dla innych ludzi było zrobione, nie? I nawet wczoraj, i to nie jest kurtuazja na potrzeby tej rozmowy, oglądałem raz jeszcze niepobieżnie, żeby sobie odświeżyć z moją kobietą. No i właśnie miałem takie wrażenie, że... No... Mówię, jestem z tego środowiska i te rzeczy mi się tam gryzły trochę. To nie umniejszając nikomu, właśnie widziałem te filmy reżysera życia, od razu mi się flashbacki pojawiły. Nie mam z nim najlepszych doświadczeń, bo okay. Znaczy w sensie to też nie jest taki, ja uważam, że on robi chujowe rzeczy, w sensie robił, ale to nie porównuje was absolutnie, chodzi tylko o to, że jeżeli ktoś się bierze za jakiś temat i robi z niego, i to też nie pije do kadas, robi z niego taką, kurwa, pacynkę śmieszną i próbuje tam, żeby go poklepać po pleckach, bo on poruszył ważny temat, to nie, to ja się nie zgadzam na takie rzeczy. I, no ja ogólnie z reżyserem życia mam najlepsze przeżycia. Okej, okay. Olejmy go, bo nie warto na niego marnować czasu, szkoda czasu na usterki w programie. Tak, ale no, tylko wspomnę, że jakby miał okazję zachować się bardzo dobrze. Tak mówię. A, personalnie miałeś z nim styczność. Tak, w pewnym sensie. Okay. I tego nie zrobił. I. No nie mam dużego do niego żalu, bo jakby już wiem, jakie po tych wszystkich dramach, jakie wyszły, jakie on ma priorytety. Więc to jest jak najbardziej jakby spodziewane. Okay. Ale no... Dobrze, że go Gargamel wyjaśnił. Tak to chyba. Gargamel. No chyba do tego piłem, że on właśnie. No tam dużo rzeczy pokazał niefajnych. No ale jeśli chodzi o to, właśnie o to mówisz, że jest trochę powierzchowny. Ja się po części z tobą w ogóle zgadzam, że to nie jest jakiś... Ten film nie rozwija tego tematu jakoś bardzo, bardzo głęboko. I to już mi się wydaje, że w zupełności z powodu moich braków warsztatowych na tamten nie moment. Nie mieliście też czasu. Znaczy czasu mieliśmy nawet za dużo, ale nie, chodzi o to, bo to jest krótki format, tak? W sensie... No 27 minut, ja się tak. Nad tym nie zastanowiłem, trochę Radek mi uświadomił, że to jest jednak krótki metraż, nie? I w ogóle w głowie mi się pojawia takie pytanie, czy w takim razie... z takiej już, wiesz, czystego, może nie tyle co profesjonalizmu, ale szacunku do różnych tematów, czy warto, jeżeli na przykład wiesz, że się z czymś nie zamkniesz jakoś tam fajnie, czy warto tak, no nie wiem, to tak w powietrze strzelam, czy warto poruszać powierzchownie jakieś tematy, żeby nie narobić więcej szkód niż pożytku, co absolutnie ten film nie zrobił. Żeby była jasność, to ja nie piję do tego filmu. Chodzi mi tylko o to, że jakby pewnie podobnych ludzi do ciebie jest mnóstwo i nie tylko w oficjalnej takiej kinowej przestrzeni, tylko na YouTubie. Tak, pewnie no tak. Pewnie ludzi, którzy poruszają ciężkie tematy, bo to nie jest tak, że to nagle tam ktoś wymyślił, że ja zrobię coś, czego jeszcze nie było na polskim YouTubie. Ja poruszę trudny temat i zrobię o tym film. Tak, I to jest chyba też trochę, wydaje mi się, takie może nie tyle co ostrzeżenie, ale przestroga dla ludzi, że można, i świetnym przykładem jest ten już nietworzący YouTuber, bo chyba nie tworzy, tak mi się wydaje, że go zgasili w ogóle całkowicie. Nie wiem, nie oglądałem go i tak, więc ale możliwe, że nie. Że taka przestroga na zasadzie, że no właśnie, żeby nie zrobić z tego jakiejś takiej dziwnej, śmiesznej kukiełki. No tak, z różnego rodzaju tematu. No ja się właśnie też tego bałem, jak zaczynaliśmy robić kadas, że żeby to nie wyszło źle po prostu, bo wtedy ten cały film jakby traci sens, bo wiesz, jak zrobisz film fabularny, który opowiada jakąś ciekawą historię i zrobisz go trochę źle, to będzie po prostu trochę zły film fabularny. Ale jak zrobisz film, który
wiesz, porusza bardzo ważny temat społeczny i zrobisz go trochę źle, no to to może być po prostu faktycznie, tak jak powiedziałeś, albo karykatura, albo po prostu wręcz szkodliwe. No i trzeba z tym bardzo uważać. No i zgadzam się z tą jak najbardziej, ale na tamten moment no ja myślałem, że robimy to głęboko dość. Okej. Okay. Znaczy, być może po prostu się myliłem i jakby zupełnie jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Może też jest, znaczy zdecydowanie jest też kwestia tego, że no ja nie byłem w grupie odbiorców tego filmu. W sensie to nie jest film dla mnie, zdecydowanie. I nie dlatego, że jest marny, tylko dlatego, że rozumiem, tak. Jakby ja jestem gdzieś, on nadaje zupełnie inny komunikat, nie dla mnie. Mhm. Ja wiem o swoim problemie, znam ten temat, ale jest mnóstwo ludzi, którzy tego tematu nie znają i to był film dla nich. No tutaj przestrzeliłem ewidentnie, to za to cię najmocniej przepraszam. A nie masz za co, bardzo doceniam te uwagi. Nie było, to jest taka rzecz, która mi, no właśnie, jako widzowi nie przyszła do głowy, ja się nie zastanawiałem. Czasami miałem przy pisaniu artykułów na bloga takie, dla kogo jest ten wpis, nie? Mm-hmm. Miałem taki hamulec, tak. I teraz widzę, że właśnie złapałem się trochę w tą pułapkę, że ja jestem tylko odbiorcą i może to po prostu nie było dla mnie, nie? Więc moje uwagi mogą być również o kant dupy rozbić i kompletnie niewartościowe. Ale jeżeli... Ja tak nie uważam. Okej. Jeżeli coś tam dały, to spoko. Ja do tej sztuki chciałem wrócić, bo chyba ci uciąłem. Czy poza filmem zajmujesz się na przykład, nie, malowaniem? Rysujesz? Nie mam... Nie powiem, że talentu, bo uważam, że to nie jest talent, tylko to jest warsztat. Ale nie miałem czasu w swoim życiu wypracować warsztatu do malowania czy rysowania, niestety. W sumie być może bym chciał, ale nie mam jakiegoś takiego... Nie przychodzi mi to łatwo. Okay. Na przykład jak storyboardy robimy do filmów, czyli rysuję sobie kadry, no to... To zazwyczaj nie ja to robię, bo jak ja to zrobię, to ja je zrozumiem potem, ale nikt inny oprócz mnie nie jakby będzie na to patrzył, no jakieś dwa patyczaki i kilka kresek. Fajnie, no, robimy to. Ale, no wiesz co, miałem kiedyś taki epizod z muzyką, który bardziej wspominam jako coś śmiesznego, bo to nie było nic świadomego, ale po prostu się tym bawiłem. Okay. Jakieś tam w FL Studio, jakieś bicik czy coś. No zdjęcia, to jest bardzo blisko filmu, więc zdjęcia też kiedyś bardziej robiłem, teraz od czasu do czasu po prostu sobie coś tam porobię. Czasami wiersz napiszę, ale to też tak do szafki, nigdzie kompletnie tego nie publikuję. Nie uważam, że to jest technicznie jakkolwiek poprawne, czy że one są jakieś ambitne. Po prostu lubię czasami sobie napisać wiersz. Okay. Lubię grać na instrumentach. Na gitarze lubię grać i na pianinie. Na pianinie najbardziej. Ale mało umiem. Ja się umiem parę rzeczy zagrać. Mój ulubiony utwór na pianinie na ten moment, z tych, które umiem grać, to Una Mattina Ludovico Einaudiego. Bardzo, bardzo dobry utwór. W ogóle jestem wielkim fanem muzyki klasycznej. I to jakby stąd te pianino. Miałem kiedyś coś takiego, że zaraz przed maturą sobie powiedziałem, bo trochę nie mogę znaleźć jakiejś takiej motywacji do tego, żeby się uczyć do matury, bo zawsze widziałem siebie poza tym życiem uczelnianym, tylko idąc jakby swoją drogą i w sumie się ziściło. I nie miałem takiej motywacji do nauki do matury, ale wiedziałem, że kurczę, jednak fajnie jest ją zrobić, fajnie się przemęczyć i sobie, znaczy zrobić, ja nie miałem wątpliwości, że zdam, ale chciałem ją fajnie napisać po prostu. I sobie dałem taką motywację do nauki do matury, że powiedziałem sobie, kurczę, Michał, jak dobrze ją napiszesz, tak, że będziesz zadowolony, to pożyczysz od... Już miałem namierzonego kogoś. Pożyczysz pianino elektryczne, weźmiesz sobie do domu i będziesz przez cały miesiąc grał. Przez cały miesiąc będziesz się uczył grać na pianinie. Było mi wielkie marzenie, żeby się nauczyć trochę grać na pianinie chociaż. No i napisałem ją nie najgorzej, więc stwierdziłem, że wezmę to pianino, się nagrodzę i sobie faktycznie przez miesiąc siedziałem i sobie coś tam pogrywałem, się uczyłem. A to w ogóle ciekawy motyw, że nagroda w formie pracy. No ja tego nie uważam za pracę. Znaczy, w sensie dla mnie to była jeszcze bardzo przyjemność duża. Raczej miałem na myśli to, że ludzie po takim dobrym na przykład napisaniu matury pewnie by poszli w dobry melanż. Znaczy to też było. Znaczy w sensie takim, że wiesz, jeżeli ktoś, nie znamy się, jeżeli ktoś obcy mi mówi, że wiesz co, ciężko pracowałem po to, żeby sobie później jeszcze popracować, to jest raczej dobrze o nim świadczy. W sensie i to
to jest inspirujące chyba. Bardziej niż to, że coś się komuś udało, tak mi się wydaje. To miło mi. Ja zawsze uważam, że lepiej ludzi chwalić za to, że coś robią, niż że coś zrobili. Okay. Jakby ja jestem bliższy tego, żeby mówić komuś zajebiście, że ciężko pracujesz. To jest bardzo cenne i to ci na pewno w życiu bardzo ułatwi rzeczy. Wiele rzeczy to ci na pewno w życiu pomoże, niż zrobiłeś coś super, jesteś zajebisty. Okej, to jest taka rzecz, której chyba mi też brakuje sporo, w sensie takim w moim wąskim gronie. Braku znajomych i społeczeństwa najbliższego mi, właśnie tego doceniania samej pracy dla pracy. Znaczy, nie do końca nawet chodzi o samą pracę dla pracy, tylko chodzi o to, że jeżeli wiesz, jeżeli trochę tak sam siebie też nauczysz, że wartością jest to, że się starasz i że próbujesz cały czas, okay, to w końcu ci się uda to, co ty chcesz zrobić. Bo jeżeli, wiesz, twoją jedyną motywacją będzie to, że ty chcesz osiągnąć cel, to jakby to nie jest najlepsze. Czytałem kiedyś taką książkę, którą nie pamiętam, jak się nazywa, jakaś o psychologii, ale w każdym razie były tam rozgraniczone dwa źródła motywacji, motywacje zewnętrzne i wewnętrzne. No i chęć osiągnięcia celu to jest motywacja zewnętrzna. Czyli chcę na przykład, grając w szachy powiedzmy, chcę pokonać mistrza świata. To jest motywacja zewnętrzna. I to jest motywacja gorsza, bo o wiele łatwiej ona może ci uciec. I ona jest taka jakaś jakby... Łatwiej jest się zniechęcić z jakiegoś powodu. Jest taka krótkoterminowa i wiesz, osiągasz to i musisz co dalej. A jeżeli grasz w te szachy na przykład dlatego, że lubisz to robić, po prostu ci to sprawia dużą przyjemność i czerpiesz jakby z samego tego faktu już jakąś satysfakcję, no to będziesz to robić i robić i robić i robić i być może dzięki temu będziesz finalnie tak jakby za 10 lat powiedzmy, jakby sobie alternatywnie przeciwstawić te dwie motywacje, to lepsza jest właśnie ta taka wewnętrzna, czyli że ja chcę to robić, bo ja to lubię robić. Okej. To pytanie za 100 punktów, bo chyba jesteś trochę przedstawicielem tej grupy. Jak, i to jest serio poważne pytanie, jak robić rzeczy, żeby czerpać z nich przyjemność, mimo że na przykład nie ma się jakichś natychmiastowych efektów, tym bardziej w takiej codzienności, którą żeśmy zastali, natychmiastowej gratyfikacji. Tak, no to bardzo przesyłek na drugi dzień i tak dalej. Jakby jak... Tak. Jak utrzymać... Pracujesz, weźmy na przykład film. Pracowaliście nad nim rok czasu. A to jeszcze najpierw jedno szybkie, krótkie pytanie. Czy gdyby film nie wypalił, nie wiem, nie zebralibyście kasy, w sensie nagralibyście go, ale nie okazałby się jakimś spektakularnym sukcesem, bo premierę w kinie, mimo że lokalnym, uważam za bardzo spory sukces, ilość odtworzeń uważam za całkiem spory sukces, ilość ludzi zaangażowanych w ten projekt uważam jako spory sukces. Gdyby on nie wypalił, to dzisiaj, to wtedy robiłbyś to dalej? W jakim sensie nie wypalił? W sensie ludziom by się nie podobał? Dobra, to wybiegłem trochę. Bo wiesz, tak, na przykład powiedziałeś o tych ludziach, że wiele osób udało się zebrać, że udało się pieniądze zebrać, że udało się, wiesz, napisać cały scenariusz, już tak dopowiadając i nagrać to. To już jest sukces. Okej. To co tobie sprawiło, jakby może krok wstecz, co tobie sprawiło największą przyjemność, bo jak dobrze zrozumiałem, chyba że coś źle, to po tym filmie tak utwierdziłeś się, że chcesz to robić. Tak. Gdybyś się nie utwierdził wtedy, i to miałem na myśli, gdyby ten film na przykład, nie wiem, nie spodobał się ludziom, nie miał takiego odbioru, ludzie by przeszli z nim do porządku dziennego na zasadzie, no dobra, nagraliśmy to na razie, już nie mamy kontaktu i po dwóch latach czy trzech jakiś obcy człowiek z Wrocławia zaprasza cię, żeby pogadać sobie o nim, między innymi, gdyby to wszystko nie miało miejsca, to czy myślisz, że wtedy też by było takie, że chcę to robić dalej? Bo to jest w kontekście tego, o czym powiedziałeś. Tak, tak, tak. Czy czułeś gdzieś wewnętrznie taką rzecz? Bo to jest rzecz, z którą nie tylko ja mam problem. Wydaje mi się, że mnóstwo ludzi
dręczy, męczy i na co dzień paraliżuje to, że nie potrafią czerpać satysfakcji z rzeczy, które robią. Mhm. To znaczy robią coś tylko dla efektów zewnętrznych. Zarabiamy więcej po to, żeby pojechać na lepsze wczasy, mieć lepszy samochód. Na Instagrama wrzucamy tylko najlepsze zdjęcia. Jak spotykamy się w towarzystwie, to gadamy tylko o sobie, etc., etc. I zastanawia mnie, ja się trochę tego uczę, między innymi przez terapię, jak cieszyć się tymi rzeczami, które się robi, nie posiadając tego żadnych efektów wymiernych ani niewymiernych, po prostu robienie rzeczy dla rzeczy. Czy masz jakiś na to sposób? Ależ filozoficzny. Znaczy dużo kwestii tutaj padło. Mhm. Bardzo mi się podoba to pytanie i zacznę od tego, tej nudniejszej części, a mianowicie od Kadas. Mhm. Mi się wydaje, że wiesz, no już tym tak naprawdę już sukcesem by było dla mnie to, że my to zrobiliśmy, a jeżeli ludziom by się to nie spodobało, ja w ogóle nie uważam, że Kadas to jest jakiś spektakularny sukces. W sensie, patrząc kontekstualnie przez to, co mieliśmy, jakie mieliśmy doświadczenia, jakie mieliśmy możliwości finansowe, jakieś realizacyjne, jaki mieliśmy sprzęt i inne takie, no to wyszło dobrze. W sensie, te tam 5000 wyświetleń na YouTubie i tam chyba 10 albo 15 na Facebooku, te 300 ludzi na premierze, potem jeszcze drugi pokaz w kinie tak samo. Jakby wydaje mi się, że to jest bardzo duży sukces jak na, no jakby w tym kontekście, ale ogólnie ten film nie jest jakiś bardzo dobry. No to jest pierwszy film, więc nie ma co tego oczekiwać. I no ciężko mi powiedzieć, czy jakby on miał mniejszy sukces, to by, czy też bym robił film. Mi się wydaje, że tak, bo zawsze mnie jakoś tak ciągnęło do tego. W sensie, bo Kadas też nie był moim pierwszym filmem ogólnie. Robiłem coś wcześniej inne rzeczy, ale był takim największym projektem. Słowa zapomniałem po łacinie, nieważne. Mhm. Nie będę się wygłupiał. Ale tak, ale to drugie, to druga kwestia, którą poruszyłeś, wydaje mi się ciekawsza, czyli tak ogólnie, czyli to co zapytałeś, tylko tak ogólnie, jeśli chodzi o całe życie, jak, skąd czerpać jakąś taką satysfakcję, satysfakcję i zadowolenie po prostu z tego, co się robi w życiu. Wiesz co, no... Bez tych zewnętrznych... Bo tak. W tym też kontekście teraz mi dopiero przyszło do głowy, o co mi tam chodziło. W sensie chodziło mi o to, że gdyby ten Kadas nie był sukcesem na zasadzie takiej, że... w drugą stronę, że ty, kończąc ten film, nie byłbyś zadowolony. Aha, o to okay, mi chodziło. O to się że, chodzi. Tak, że, dobra, rozumiem, że ty robiłeś coś i to dla ciebie nie jest taki sukces w sensie tego zadowolenia, bo to trochę tam się zakręciłem, ale chodziło o to, że właśnie rozumiem, w kontekście drugiej części tego pytania, że nie masz rezultatów, nie masz efektów zewnętrznych, którymi się możesz pochwalić i którymi gdzieś możesz nakarmić swoje ego, i mimo wszystko to coś robisz, nie? Że czerpiesz z czegoś przyjemność. Mhm. Tak może zacznę od drugiej strony, bo jakiś czas temu, jakoś tak 2 lata temu powiedzmy, bardzo dużo myślałem na temat tego, czy ja w ogóle jestem szczęśliwym człowiekiem. Okej. Okay. Bo jakby no dużo mam takich przemyśleń, takich nie trzymających się ziemi, jakby bardziej jakiś, wiesz, mało praktycznych powiedzmy, bardziej takich, słowa mi brakuje, ale wiesz, o co chodzi. No. I się tak zacząłem zastanawiać, co to w ogóle znaczy szczęście, czym jest szczęście i jakby po co do niego dążymy, jak je osiągnąć. No i przede wszystkim ustaliłem to, że to jest jakby powód do życia, jakby to, żeby być szczęśliwym. I wiele ludzi do tego dąży, nawet sobie tego nie zdając sprawy. I mi się wydaje, że ja sobie jakoś z tego zdałem właśnie sprawę i od tamtej pory, kiedy właśnie o tym pomyślałem, stwierdziłem, że po co ja chcę żyć? Ja chcę żyć po to, żeby być szczęśliwym. Nie chcę żyć po to, żeby robić filmy. Nie chcę żyć po to, żeby mieć rodzinę, czy coś takiego. Ja chcę żyć po to, żeby być szczęśliwym. A te wszystkie inne rzeczy to są dla mnie narzędzia ku temu. I się zacząłem zastanawiać właśnie nad tym szczęściem, bo wiele osób szczęście pojmuje w ten sposób, że to jest jakiś coś, jakiś punkt w życiu, do którego się dochodzi. To jest jakiś abstrakt, który można w końcu złapać i do niego dojść.
ale dopóki będzie się go tak właśnie traktowało, czyli będzie się traktowało szczęście właśnie w takich kategoriach czegoś, do czego się... Zdobyczy. Tak, jest takie zdobyczy, że muszę coś zrobić, muszę to osiągnąć i wtedy będę szczęśliwy. To mi się wydaje, że nigdy się nie będzie wtedy szczęśliwym. Bo człowiek jest taką ułomną istotą, która jak już coś osiągnie, to będzie chciała więcej i więcej i więcej i więcej. To leży w naszej naturze. I to dobrze, no bo dzięki temu ludzie podbili cały świat. I teraz sobie nim rządzą, łaskawie lub niełaskawie. Ale w kontekście naszego szczęścia, jakiegoś takiego mental well-being, to nie jest najlepsze rozwiązanie, no bo wtedy my nigdy nie będziemy szczęśliwi i całe życie będziemy do tego szczęścia dążyć. Jest wiele ludzi, którzy są już sędziwi i mówią, że całe życie, że oni dalej nie są szczęśliwi, no. Że po prostu całe życie, gdzieś tam powiedzmy 40 lat poświęcili na karierę i myśleli, że jak to osiągną, będą prezesem, to będą szczęśliwi. Potem jak będą mieli tyle pieniędzy, to będą szczęśliwi. Będą mieli samochód, to będą szczęśliwi. No i dalej nie są szczęśliwi. I mi się wydaje, takie moje być może trochę naiwne przemyślenia, być może jeszcze nie jestem wystarczająco dojrzały, żeby do czegoś głębszego dojść, ale mi się wydaje, że szczęście to jest, żeby być szczęśliwym, po prostu taki pstryczek w głowie trzeba przyłączyć, który dzięki któremu przestajesz myśleć, że ja muszę do czegoś dojść, coś osiągnąć, coś zyskać w życiu, żeby być szczęśliwym, tylko ja muszę po prostu nauczyć się czerpać radość, przyjemność, szczęście z tego wszystkiego, co jest dookoła mnie w tym momencie. I ciężko mi jakoś krok po kroku to wszystko sobie prześledzić, ale na przykład ja, mi dużo szczęścia daje to, jak sobie myślę o osobie sprzed 5 lat, sprzed 10 lat, jak sobie wyobrażałem siebie za te 5-10 lat, te retrospektywnie. I jak dochodzę do wniosku, że ja sobie wyobrażałem swoje życie właśnie tak, jak ono teraz wygląda, to mnie naprawdę niesamowicie cieszy. To mi daje tak dużo szczęścia. Ja całe życie chciałem mieć coś swojego. Chciałem robić swoje rzeczy. Chciałem być niezależny w tym życiu. Chciałem mieć dookoła siebie ludzi, na których mogę polegać, którzy mnie inspirują. I tak naprawdę to właśnie teraz jest. I mi się wydaje, że jeżeli się tak człowiek zafokusuje na to, że trzeba dążyć do tego, żeby mieć samochód, żeby mieć dom i tak dalej, takie fizyczne, wiesz, po prostu rzeczy, które można, powiedzmy, zdobyć za pieniądze choćby. Materialne, tak. To łatwo po prostu o tym zapomnieć. Łatwo, trochę tak to naokoło tłumaczę, bo to nie jest jakoś, ciężko mi teraz słowa tak dobrze zebrać. O tym ale ciężko jest mówić przede wszystkim. O tym ciężko jest mówić, ale no właśnie, trzeba po prostu tak czasami zrobić krok do tyłu, tak wyjść z siebie i popatrzeć na wszystko z perspektywy trzeciej osoby. I no ja wiem, jak to trywialnie brzmi, właśnie chcę tego uniknąć, że doceniać to, co się ma. Bo to naprawdę brzmi źle i bardzo często ludzie... Jakby ja nie lubię tego mówić ludziom, doceniaj to, co masz, bo nigdy życie ludzkie nie jest takie proste, że wystarczy docenić to, co się ma i nagle wszystko jest super. Ale no przynajmniej mi to pomogło, jak po prostu sobie zdałem sprawę z tego, z tych takich małych rzeczy, które mam w życiu, że mam ludzi dookoła siebie, takie, no to te wszystkie rzeczy, które wymieniałem. I że tak naprawdę, no właśnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że mi przynajmniej to pomogło, że zastanowiłem się, jakie elementy w życiu mnie cieszą, jakie elementy w życiu chcę mieć, jakich nie chcę mieć. Nie mówimy o materialnych. Nie mówimy o materialnych, mówimy o takich rzeczach jak na przykład o choćby ludzie, relacje z ludźmi. Jakie relacje z ludźmi mi są potrzebne, jakie relacje mi pomagają, jakie relacje, w sensie nie, że pomagają jakoś, że patrzę na ludzi przedmiotowo, nie o to mi chodzi, tylko jakie relacje po prostu sprawiają, że ja się czuję, w sensie, że wiesz, że ci ludzie jakoś ubogacają moje życie w jakiś sposób. Po prostu dobrze czujesz przy tych ludziach. Dobrze, tak, ale to jakby to są tylko właśnie ludzie, ale jest bardzo dużo aspektów tego. I po prostu wydaje mi się, że o co mi chodzi, to jest to, że trzeba zrobić sobie taki rachunek sumienia i przed samym sobą przyznać, jakie rzeczy po prostu chcemy mieć w życiu, z jakimi rzeczami czujemy się dobrze, a jakie rzeczy sprawiają, że my się nie czujemy dobrze. No i to ten przykład ludzi jest po prostu bardzo dobry, ale to nie chodzi tylko o ludzi, bo jeżeli mamy wokół siebie kogoś, kto sprawia, że po prostu codziennie czujemy się źle, no to... Albo coś, co Albo coś, co czujemy się źle, sprawia, że czujemy się źle,
to nie warto tego mieć po prostu w życiu. I tak mi się wydaje. Oczywiście ja wiem, że to nie jest takie proste, ale to wszystko oddala nas od jakiegoś takiego poczucia szczęścia. Jeżeli ja mam w życiu po prostu jakieś rzeczy, które ja robię i bez względu na skutki, bez względu na rezultaty, ja po prostu czerpię taką frajdę zrobienia tego. Ja to po prostu chcę dalej robić. Jakby chodzi mi o to, żeby te rzeczy właśnie sobie jakoś tak skatalogować w głowie oczywiście. I po prostu na tych rzeczach się skupić. I żyć przede wszystkim, to co jest mi się wydaje najważniejsze, w zgodzie ze sobą. To jest takie clue tego wszystkiego, co powiedziałem, tak myślę. Okay. Że jeżeli ja właśnie zdaję sobie sprawę z tego, że kurczę, to co mam, to mnie zadowala, to jest fajne. Ja wiem, że mogłoby być lepiej, wiem, że mógłbym mieć więcej, ale to co robię jest fajne. To jest to, co chciałem robić. Okay. Wiesz, spełniam swoje cele. Robię to, co kiedyś mi się wydawało nieuchwytne, a teraz zajmuję się tym na co dzień i z tego żyję. Jeżeli faktycznie człowiek sobie z tego zda sprawę i do tego jakby skupi się właśnie na tych rzeczach, które bez względu na skutki dają mu po prostu jakieś przyjemność, dają mu szczęście, a te, które są dla niego tylko kują po prostu w życiu codziennie, jakoś wyeliminuje swojego życia i albo zmieni swoje nastawienie, albo przeznaczenie tych rzeczy, czy czegokolwiek, bo no, oczywiście bardzo wiele rzeczy można pod to podciągnąć. To mi się wydaje, że właśnie to pomaga po prostu w takim, wiesz, docenieniu każdego dnia, docenieniu tego, że to wszystko, co mam, to wszystko, co jest dookoła, to wszystko, co robię, to wszystko jest fajne, ja to lubię, to mi daje szczęście. I no mi, tak jak mówię, przynajmniej pomogło to i ja uważam teraz, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Po prostu. Znaczy, ja wiem, że ja wielu rzeczy jeszcze w życiu nie mam. Jest bardzo wiele rzeczy, które chciałbym mieć, które chciałbym zrobić. Nie tylko materialnych. Ale ja wiem, że to, jak jest teraz, to już jest zajebiste, to już jest super. Ja wiem, że moje życie idzie w takim kierunku, w jakim ja chcę, żeby ono szło. I te wszystkie rzeczy, po prostu one już mi wystarczają. Ja jakby czuję, że ja już nie potrzebuję więcej, żeby być szczęśliwym. Okej, bo właśnie trochę chciałem o to zapytać, czy masz taki poziom, że czujesz, że jest enough, że gdyby tak zostało do końca życia, to może tak zostać, nie potrzeba nic więcej. Pod względem tego, jak się czuję, no. Bo wiadomo, że... Pomijając kwestie materialne, bo to jakby kupić i załatwić sobie można znaczną część rzeczy. Mówię o takich rzeczach niematerialnych, nienamacalnych. Jakimś samopoczuciu, jakimś takim poczuciu siebie, takiego jakiegoś wewnętrznego spełnienia. Ja myślę, że właśnie to nastawienie do, jakby sposób patrzenia na rzeczy, to determinuje to, czy jesteśmy szczęśliwi, bo można mieć zajebiście dużo i nie potrafić na to patrzeć tak, że daje ci to szczęście, że jesteś z tego zadowolony i nigdy nie będziesz szczęśliwy, a można nie mieć prawie nic, ale to wszystko sobie jakoś fajnie w głowie poukładać i po prostu nauczyć się z tym żyć, nauczyć się być zadowolonym z tego, co się ma i po prostu umieć, wiesz, jakoś to docenić, no i można z tym być szczęśliwym. Jeżeli chodzi o mnie, ja czuję, że jestem po prostu szczęśliwym człowiekiem i ja nie potrzebuję więcej, żeby być szczęśliwym. Nie mówię, że nie chciałbym mieć więcej, nie mówię, że nie chciałbym czegoś innych, jakichś różnych rzeczy zrobić. Mam cele, do których dążę w życiu i to, że jestem szczęśliwy, nie oznacza, że ja już jakby te cele nie są dla mnie istotne, że jakby może się nic nie zmienić i jest okej, tylko jakby ja widzę, że ja do nich dążę, widzę, że jest coraz lepiej. Widzę, że te wszystkie rzeczy, które ja mam w głowie, czyli gdzie siebie widzę za tam 10, 20, 30 lat, to ja widzę, że ja w tą stronę właśnie idę. I to mi wystarczy. To już sprawia, że jestem szczęśliwy i ja nie potrzebuję nic więcej. Okej. Chciałem to trochę zderzyć. Ja też bardzo długo nie potrafiłem zrozumieć, jak się... Dalej nie rozumiem, jak się cieszyć z takich rzeczy... tu i teraz, czy w ten sposób powiem. I po latach chyba intensywnego myślenia doszedłem do takiego wniosku, chyba wspólnie, moja terapeutka miała olbrzymi wpływ na to, bo dotarło do mnie, że jakby to sprowadzić do takiego dosyć prostego diagramu, że mamy jakąś taką oś, tu mamy przeszłość, tu mamy przyszłość, tu mamy teraźniejszość.
to wystarczy rzadziej być tutaj, nie? W sensie i rzadziej być tutaj w przeszłości i przyszłości mam na myśli nie żeby się przenosić kurwa w czasie, tak, tylko tak, mam na myśli, że jak siedzę sobie i przychodzi mi jakaś, nie wiem, zajmuję się czymś i dłubię sobie w muzyce albo w filmie, albo nagrywam jakieś śmieszne rzeczy do internetu i zaraz przychodzi mi myśl o tym, ile to będzie miało wyświetleń, to wracam tutaj. Tak. A jak mi ostatni filmik albo muzyka nie wyszła, to wracam tutaj. W sensie tu się zajmuję rzeczą teraz. Mój przyjaciel serdeczny, teraz mamy trochę słabszy kontakt, zatarł się z różnych przyczyn, ale towarzyszący mi przez ostatnie lata w naprawdę ciężkiej drodze właśnie bardzo mocno starał się mi nauczyć tego. Ja olewałem totalnie i nie rozumiałem wtedy tego, bo chyba potrzeba by mi było czasu na zrozumienie. I to trochę też zrozumiałem przy okazji terapii, a mianowicie to takie szumne mówienie o tym byciu tu i teraz nie polega na tym, żeby siedzieć i się skupiać, jaki to ja jestem teraz zadowolony i jak dobrze mi idzie, tylko potrafić złapać się w momencie, w którym gdzieś myśli uciekają, że skupienie się na, nie wiem, tam jak przy medytacji, nie, żeby się skupić na jakimś punkcie czy na czymś, na oddechu, to cały fenomen nie polega na tym, żeby się na tym oddechu skupiać, tylko złapać się w momencie, kiedy przestałeś się na nim skupiać. I trochę to przenoszę do takiego, staram się przenosić go do takiego i uczyć się życia w taki sposób, że właśnie łapać się w momencie, w którym przestałem się zajmować jakąś rzeczą tu i teraz, tylko ja dzisiaj nagrywam rozmowę, a myślami już jestem przy ilości wyświetleń tego materiału, o ile się ukaże, to tu jest tak, mój... Wracajmy tutaj. I staram się, żeby to, bo to wydłuża się, w sensie tam się pojawia następna myśl, następna i finalnie gdzieś ląduje, to trochę jak z oglądaniem filmików na YouTubie, że odpalasz jedną rzecz i za pół godziny jesteś w zupełnie innym miejscu. Oglądasz kotki. Tak, i to żeby... Oczywiście nigdy nie będzie tak, że będziesz sfokusowany 100% na jakieś tam rzeczy, tak. Tylko żeby skracać ten łańcuch ucieczek od tej chwili obecnej jak najbardziej, w sensie jak najbardziej, jak najszybciej starać się łapać na tym, że gdzieś ci tam myśli uciekły. I chyba to trochę jest takie, ja sobie jakoś wymyśliłem taki sposób na to. Tak. Bo stosunkowo łatwo jest powiedzieć to, co wspomniałeś. I to chyba każdy poradnik, od którego się uginają regały w Empiku, mówi o tym tam. Zawsze i wszędzie możesz wszystko. No nie kurwa, nie możesz zawsze i wszędzie wszystkiego, nie? No tak. Nie możesz, uśmiechnij się i idź na spacer. No powiedz to kurwa matce samotnej czwórki dzieci, która pracuje na 3 etaty. Nie? Właśnie o to mi chodzi. Ciężko o tych tematach, o których teraz my rozmawiamy, rozmawiać tak, żeby to nie brzmiało kiczowato. Tak. Ale jest bardzo wąska granica między takim po prostu powiedzeniem tego jako slogan, a nazwaniem tego, jakichś wiesz, takich twoich czy moich bardzo długotrwałych i głębokich przemyśleń na ten temat, bo tak naprawdę w końcu i tak dochodzisz do tego wniosku. Tylko jakby to już nie jest, to jest już poparte faktycznie czymś, i ty to rozumiesz, ale to nie jest trudno. Puste hasło. Tak, tak, ale trudno to właśnie, wiesz, tak wyłożyć, żeby to tak nie brzmiało tak tandetnie. Mój przyjaciel Michał na przykład bardzo często, za co go bardzo doceniam, jak jesteśmy w jakimś miejscu, ja zaczynam się czymś tam zamartwiać, bo mam takie momenty, albo zaczynam już coś myśleć do przodu, coś ogarniać. Ja taki jestem, że ja zawsze, jak nie mam, wiesz, ileś tam kroków do przodu już zaplanowanych, zakładając, że to nie są jakieś wakacje, gdzie wszystkie kroki danego dnia to jest leżenie brzuchem do góry. Właśnie jak zaczynam tak w myślach trochę tonąć, to mi właśnie Michał czasami mówi, kurwa, jest zajebiście, popatrz, robimy to i to, chillera, zajebiście, fajnie jest, nie? Okay. I ja właśnie bardzo czasami czegoś takiego potrzebuję i sam sobie też się nauczyłem coś takiego mówić, że nawet jak to jest, wiesz, zwykły dzień pracy dla mnie, czyli sobie siedzę w mojej kawalerce, deszcz pada za oknem, słucham sobie muzyczki, sobie montuję i już się nie chcę tego robić, sobie bym poszedł, nie wiem, się z kim spotkać, poszedł sobie może na imprezę, to właśnie czasami mam taką myśl, że kurde, Michał, to jest to, co ty chciałeś robić. Zarabiasz na swojej pasji, robisz to, co kochasz, ludzie ci ufają w tej kwestii, że w sensie na tyle ufają, że są ci w stanie zapłacić za to, żebyś to zrobił tak, jak uważasz, że będzie dobrze.
Realizujesz się poza tym też artystycznie, masz świetnych ludzi wokół siebie i to właśnie to wszystko, co powiedziałem. I tak nagle siedzisz i ten zwykły, szary dzień zmienia się w, kurde, ja marzyłem o takim życiu 10 lat temu, 5 lat temu. I to mi się wydaje bardzo pomaga, właśnie w tym łapaniu tego szczęścia. Okej. Okay. Jak ludzie, tacy na przykład widzowie filmów, mogą pomóc środowisku kinowemu? Tak, kinematografii szeroko rozumianej. Pod każdym, oprócz tego, że płacić za bilety i nie ściągać torrentów, to jak ja jako użytkownik, jako widz, mówię, pomijając kwestie finansowe, to jest oczywiste, żeby tam na lewo nie ciągnąć niczego. Jak można pomóc rozwijać tą branżę? Czego ta branża potrzebuje dzisiaj? W twojej ocenie. Powiem szczerze, że nie wiem. Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli miałbym już coś powiedzieć, no to powiem coś po prostu z mojego poletka. Oczywiście. Czyli wydaje mi się, że przyszłością w ogóle kina, zawsze, znaczy przyszłością każdej branży w zasadzie, są po prostu młodzi ludzie, którzy w tą branżę wchodzą, bo oni robią często coś, co się wyrywa ze schematów, co jest nieoczywiste, co jest nowe. Więc jeżeli widz w jakiś sposób mógłby pomóc branży, tak szeroko powiedzmy, nie tak doraźnie, tylko tak długoterminowo, to mi się wydaje, że to jest po prostu oglądanie i wspieranie młodych twórców i młodego, ambitnego kina. Czy w ogóle ambitnego kina, bo jakby ludzie starsi też potrafią tworzyć oczywiście ambitne kino. To znaczy, no to nie jest też takie oczywiste, bo to nie jest tak, że każdy widz kina ogląda kino dla jakichś wyższych, wiesz, wartości, tylko po prostu ludzie często idą do kina, oglądają jakiś film po to, żeby się odmurzyć, żeby sobie obejrzeć coś ciekawego, coś fajnego, z fajną historią, z wybuchami i tak dalej. I to nie ma w tym absolutnie nic złego. No ale jeżeli już ktoś faktycznie chciałby tak pomóc, żeby to kino jakoś fajnie gdzieś tam na przyszłość sobie działo, to mi się wydaje, że właśnie no, młodzi ludzie na pewno są, młodzi twórcy są przyszłością tego kina, więc wspieranie ich w każdy sposób, choćby w taki, że ogląda się ich film, albo chodzi się na festiwale jakichś filmów krótkometrażowych, kupuje się ten bilet na ten festiwal, no to mi się wydaje, że jest fajne wsparcie. Okej. Okay. Bo to jest jakby, wiesz, bardzo, no mówię, mi się wydaje, że przynajmniej u mnie, ja to widzę w ten sposób, że kino to jest pójście do kina. W sensie jakby kinematografia się zamyka dla mnie na sali kinowej. Teraz trochę więcej rozumiem, patrząc na szkiełka obiektywów, zapraszając ludzi, jakby trochę bardziej rozumiem, że to jest tam setki godzin przygotowań po to, żeby finalnie się pojawiło pięciominutowe coś, nie? Natomiast nie wszyscy, wydaje mi się, o tym wiedzą, a pewnie jest rzesza ludzi, rzesza to źle brzmi, grupa ludzi, która chętnie by nawet niematerialnie dołożyła się do tego, żeby czy taki ktoś jak ty, czy ludzie tobie podobni mieli trochę łatwiej w przyszłości. No myślę, że dla mnie na przykład, czy dla wielu innych młodych filmowców, jeżeli chodzi o takie niematerialne sposoby wsparcia, czyli nie kupowanie biletu, czy wspieranie jakichś takich zrzutek na filmy, to nam na przykład bardzo pomaga, jeżeli my tworzymy film, to jeżeli ktoś nam na przykład udostępnia przestrzeń do robienia zdjęć za darmo, albo udostępnia nam samochód do zrobienia zdjęć za darmo, no myślę, że w sumie głównie te dwie rzeczy, albo na przykład ktoś chce za darmo zagrać, na przykład bardzo miłe jest to i jest takich sporo aktorów, jak jakiś aktor profesjonalny zgadza się w takim filmie zagrać, takim, wiesz, niskobudżetowym, na przykład Jacques albo Grabowski często grają właśnie w filmach non-profit za darmo. W ten sposób pomagają młodym twórcom. No ale wiadomo, nie każdy jest znanym aktorem, nie? Okay. Ale no myślę, że właśnie tak każdy... Nie wiedziałem, że oni się angażują w takie... No. Okay. No Grabowski, z tego co ja wiem, tak jest chyba z tego najbardziej znany. Że bardzo po prostu fajnie. Bardzo często, wiesz, nawet nie chce pieniędzy na spanie czy coś, tylko przyjeżdża, po prostu gra za darmo i odjeżdża. Bardzo fajnie. No. Rewolucja. No. W sensie rewolucja w myśleniu. No.
Myślę, że on wszystko osiągnął w polskim kinie, więc bardzo dużo i też chyba ma pieniędzy dużo, więc myślę, że on może sobie na to pozwolić. No ale myślę, że tak, po prostu takie proste pomaganie, że udostępnienie czegoś, nie robienie problemów, nie wchodzenie na plan z pretensjami, że a wy tu możecie kręcić i tak dalej. Czy to nie jest trochę tak, że ten problem taki z kręceniem w miejscach publicznych, trochę takie śmieszki z internetu, jakby, że to oni są prowodyrem. No, myślę, że może tak być. Bieganie po galerii handlowej przebrane za parówkę czy za coś, no, albo skakanie po radiowozach. W sensie nie mówię, że to jest coś złego. Jak ktoś ma fan i nie truje nikomu dupy, nie robi krzywdy, to niech sobie to robi. Myślę, że może tak być, no ale... Wiesz co, no my, jeżeli już jesteśmy na takim, na przykład mój klub filmowy Fossa, jak my robimy już plany, to zazwyczaj, no w zdecydowanej większości przypadków, po prostu tam, gdzie kręcimy, no to mamy już wszystkie pozwolenia i tak dalej zrobione, albo po prostu nie potrzebujemy pozwoleń, bo to jest miejsce publiczne. No i na przykład ostatnio mieliśmy taką sytuację, że kręciliśmy przy bibliotece uniwersyteckiej i jakaś pani chyba z tej biblioteki do nas przez okno zaczęła krzyczeć, czy my mamy zgody i tak dalej. Nie musieliśmy mieć zgody, bo to jest miejsce takie, że no, na uniwersytecie po prostu nie potrzeba mieć żadnej zgody, żeby kręcić. I powiedziała, że trzeba napisać maila, dała nam adres. Napisaliśmy szybko maila na planie. Po 2 minutach dostaliśmy odpowiedź właśnie od niej, że nam pozwala. I to nam przykład... Ale to całkiem przyjemnie załatwione. Tak, ale no to na już 15 minut na przykład ucięło, a na planach filmowych obsuwa jest standardem. Więc jeżeli możemy jej nie mieć dodatkowo, to będzie super. Więc na przykład pomoc w tym, że nie przyczepianie się do tego, że kręcimy gdzieś. Ja nie mówię o tym, że ktoś podejdzie i zapyta, ej, skąd jesteście, co robicie, ale fajnie. To jest bardzo miłe zawsze, o ile tylko jest to wyczute, bo jeżeli ktoś w momencie, gdy kręcimy, jest już na planie i tak dalej, wchodzi i to mówi, no to trochę przeszkadza, nie ukrywajmy. Ale na przykład do mnie ostatnio podszedł, jak kręciliśmy przy Politechnice Wrocławskiej, taki pan, który nie pamiętam już jak się nazywa niestety, o ile jeśli ogląda, to bardzo pozdrawiam. I w momencie, kiedy chwilę mieliśmy, że ja byłem wolny, to podszedł do mnie, przez 10 sekund powiedział, że jest aktorem, jakby chciał, znaczy, że jest takim aktorem nieprofesjonalnym, jakbym kogoś szukał, to wygląda jak on, to mi dał swoją wizytówkę, tam napisał jakieś swoje dane kontaktowe. Super. I tyle. I to jest mega fajne, mega przyjemne, ekstra, nie? Okay, takim wkładem jakimkolwiek praktycznie, w sensie wsparciem wszelkiego rodzaju, okej. Tak myślę, no. Okay. No głównie o te lokacje chodzi, bo czasami jest problem faktycznie, żeby znaleźć jakąś fajną lokację, no bo wiesz, reżyser sobie wymyśli, że ma być coś bardzo konkretnego, no to coś bardzo konkretnego ma być i koniec, kropka, nie? Ale powiem ci, jakby nie ma, bardzo, bardzo, bardzo często się da załatwić wszystko za darmo praktycznie, jeśli chodzi o jakieś lokacje czy jakieś takie drobne rzeczy. Okej, okay, będę wiedział, jak mnie wysiedlą z mieszkania, będę szukał darmowego. Wiesz co, szkoła była takim, zresztą bardzo jestem im wdzięczny za to, że udostępniali salę, a sobie tam mogłem robić, kiedy chciałem i co chciałem. No ale tam nie mogłem stworzyć takiej atmosfery, nie? No raz, rozumiem. Dwa, że musiałem wszystkich podporządkowywać pod termin, bo tam ścisło określony dzień, data. No rozumiem. Tak po prostu siedliśmy z moją kobietą. Mamy pokój wolny w sumie, zrobimy coś. Zamieniliśmy, bo tam jeszcze jeden wynajmujemy. Okay. I ten był wynajmowany, mówię, dobra, to bierzemy ten i... Ona tutaj zdjęcia robi, a ja sobie nagrywam rozmowy. No i super, fajnie, bardzo fajnie zagarnęliście. Dwie takie rzeczy, o które koniecznie chciałbym zapytać. I oczywiście mówię o takich rzeczach, o których możesz się podzielić przed kamerą. Jaka jest twoja największa życiowa nauczka? Co cię najwięcej nauczyło w życiu? Nie, jakby... Pytam w kontekście takim, że niektórzy ludzie mają rewolucję w życiu, bo zachorują, ktoś im umarł. Miałem ostatnio choćby taką sytuację, gdzie właśnie zdrowie było tym czynnikiem takim, że przewróciło życie do góry nogami mojej znajomej. Ale to niekoniecznie musi być jakiś czynnik, który był dramatyczny. Jeżeli masz coś, co cię nauczyło czegoś,
jakaś sytuacja, która była nawet pozytywna, ale zrobiła ci rewolucję w życiu, to co to było i dlaczego się tak wydarzyło? Okej, okay. Mam dwie rzeczy. Okej. Okay. Jedna, nie powiem co to było, ale powiem czego mnie nauczyło. Mm-hmm. Jak powiem czego mnie nauczyło, to już być może moi znajomi będą wiedzieli o co chodzi. Mm-hmm. Nauczyłem się, że nie warto próbować zmienić świata. Świata nie da się zmienić. I to jest po prostu strata czasu. I najlepiej jest pracować nad sobą, pracować nad szczęściem swoim i po prostu robić co się da, żeby ja i ludzie, o których się troszczę, ludzie dookoła mnie, mieli po prostu w życiu jak najlepiej. Mhm. I ja właśnie kiedyś miałem taki moment w życiu, że bardzo chciałem zmienić świat. Okazało się, że nie ma sensu. To jest ta pierwsza rzecz, a druga rzecz to mi się wydaje, że jest właśnie ten kadas już na etapie produkcji. Może nie tyle, że mnie to jakby, że coś się wydarzyło źle, coś się negatywnego wydarzyło i mnie to czegoś nauczyło, ale po prostu mnie to czegoś nauczyło. Mi się wydaje, że nauczyło mnie to bardzo, bardzo mocno pracy z ludźmi. Bo ja od zawsze byłem osobą, która była bardzo indywidualna. Byłem indywidualistą, nie lubiłem pracować w grupach, na przykład w szkole i tak dalej. A Kadas i wszystkie zresztą kolejne plany, projekty filmowe, które realizowałem, nauczyły mnie, że ludzie, których wiesz, angażujesz do rzeczy, które robisz, potrafią być tak wielką wartością dodaną, że no ja sobie na przykład z tego nie zdawałem sprawy. Ja miałem trochę taki mindset, że myślałem, że ja wszystko jestem w stanie zrobić najlepiej sam. Zosia Zamosia. Trochę tak. I ja wiem, że to już teraz wiem, że to nie jest prawda po prostu i że to jest bardzo złe podejście. I mi się wydaje, że właśnie w Kadas tak pierwszy raz się z tym zderzyłem i bardzo mi to dobitnie właśnie ten projekt mnie tego nauczył. Okay. Jakbyś dzisiaj, ciężko mówić o jakimś długim przedziale czasu, bo masz 22 lata, ale spotkał młodego siebie, 5-6-letniego, co byś mu powiedział? I to nie chodzi koniecznie o radę, byś spotkał młodego siebie. Co pierwsze ci przychodzi do głowy? Pierwsze, co mi do głowy przychodzi, jakbym stanął naprzeciwko siebie młodego. Stoi ten mały Michał tak, przed tobą. Tak. To bym się odwrócił i odszedł, bo wydaje mi się, że nie chciałbym nic zmienić w swoim życiu. Wszystko, co się stało, doprowadziło mnie do tego momentu, w którym jestem teraz. Siedzę tutaj z tobą, rozmawiam. I ja jestem szczęśliwy z tego wszystkiego, co się stało. Nie wszystko w moim życiu poszło idealnie, oczywiście. Wiele rzeczy mogło pójść lepiej, ale te wszystkie rzeczy, ta suma tych wszystkich przypadków doprowadziła mnie do momentu, w którym ja czuję, że jestem po prostu szczęśliwy i mam wszystko, czego mi potrzeba. I nie chciałbym jakkolwiek ingerować w jakby przeszłość, okay. Bo wiem, że jakbym mógł coś powiedzieć, nawet jakbym podszedł i powiedział rób to, co i tak byś zrobił, to by jakoś jakby wpłynęło na mnie pewnie w jakiś sposób. Nie chciałbyś zmieniać tego biegu, nie chciałbym, który był. Nie chciałbym nic w przeszłości zmienić. Miałem takie momenty jak każdy, że chciałbym zmienić przeszłość, ale w tym momencie nie chciałbym. Według mnie jakby jest tak dobrze, że jakakolwiek zmiana byłaby wielkim... Efekt motyla. Taki efekt motyla, no. Mhm. Byłaby duża szansa, że po prostu byłoby gorzej. Okay. I nie chciałbym. Jeżeli już musiałbym coś powiedzieć, no to właśnie powiedział, że dąż do tego, co chcesz robić. Jakby to jest dobra ścieżka. Próbuj, jakby nie ulegaj ludziom, którzy ci mówią, że musisz robić tak, bo tak się robi i koniec. Tylko rób po prostu, co kochasz, bo to jest najlepsze wyjście w życiu. Jeżeli jest się jeszcze na tym etapie, że jest się młodym człowiekiem, całe życie jest jeszcze przed tobą i się, wiesz, wszystko kształtuje w te wszystkie twoje wybory, nawet wybór do jakiej szkoły się pójdzie i tak dalej. Jakby to wszystko jest przed tobą i to wszystko, jakby jest tabula rasa. Możesz wszystko zapisać od nowa na tej pustej tablicy. I właśnie w tym momencie mi się wydaje, że najlepsze, co młody człowiek może zrobić, to po prostu próbować to swoje życie układać w ten sposób, żeby robić finalnie w życiu to, co się chce robić. Mieć jakąś w miarę spójnie określoną wizję swojego życia i do niej dążyć po prostu. I tyle. Okay. I nie dawać się rozproszyć innym ludziom. Bo nawet jeżeli ten wybór nie będzie najlepszy, na przykład najbardziej lukratywny pod względem pieniędzy, zarobków i tak dalej, to pieniądze to nie wszystko.
Okay. Szczęście jest najważniejsze w życiu, tak myślę. I jeżeli się będzie robić faktycznie to, co się chce, o ile to wszystko będzie świadome i jakoś tam w jakimś chociaż minimalnym stopniu dojrzałe, a nie będzie to po prostu, wiesz... No dzieci często mają takie momenty, że nagle stwierdzają, że ja chcę robić to i koniec, kropka. A może to być po prostu trochę naiwne. I wiesz, jakby chodzi mi o to, że jeżeli ten plan, który ten młody człowiek ma, jest jakoś realistyczny i nie brzmi totalnie absurdalnie, to według mnie warto po prostu w to iść, bo jeżeli czuje ktoś, że to jest to, co on chce robić, to jest to, coś, co mu sprawi szczęście, co go doprowadzi do szczęścia, no to jest super. Na przykład ostatnio poznałem takiego Mateusza i on grał teraz... Pozdrawiamy takiego Mateusza. Takiego Mateusza pozdrawiamy. I on na przykład mając 20 parę lat rzucił pracę w korporacji, która dawała mu bardzo dużo pieniędzy i stał się aktorem. I zarabia mniej, ale jest szczęśliwy. Okay. Bardziej na pewno niż wcześniej. Takich historii pod tytułem rzuciłem wszystko i wyjechałem w Bieszczady jest bardzo dużo. Tylko wydaje mi się, że z tym też trzeba bardzo ostrożnie, bo to co dzisiaj może być... Że wydaje mi się, że bardzo ciężko jest odróżnić. I celowo to mówię w takim momencie, żeby to był trochę też hamulec, żeby nagle na przykład pod wpływem tej rozmowy ktoś nie wpadł na... No ten gość tak, tam powiedział, że trzeba wszystko rzucić. Tak, dlatego mówiłem, że jak się jest młodym człowiekiem, całe życie ma się przed sobą, bo jeżeli już się jest człowiekiem dojrzałym, który ma jakieś zobowiązania, ma kredyt, rodzinę i tak dalej na utrzymaniu, to jest już bardzo trudne. Ja sobie z tego zdaję sprawę i dlatego ja jestem przeszczęśliwy, że ja już mam to za sobą, że ja już jakby nie planuję swojego życia zmieniać jakoś drastycznie, bo wydaje mi się, że odnalazłem tą ścieżkę swoją, ale jeżeli ktoś ma faktycznie już, nie będę mówił ile lat, ale jeżeli już czuje, że faktycznie jest ustatkowany, ma dużo zobowiązań i musi, jakby zmiana życia byłaby bardzo ryzykowna, taka nagła, nie? No na to nie mam żadnego lekarstwa, no jestem zbyt młody, żeby wiedzieć takie rzeczy, ale póki się może i póki się czuję, że mogę rzucić wszystko i wjechać w Bieszczady, tak w cudzysłowie, to warto to zrobić, jeżeli się czuję, że to jest to. W sensie ja i tak jestem zwolennikiem tego, żeby się mylić jak najczęściej, jak najszybciej, że jakby w kontekście takim... Rozczarowania są super. A to ładne. Bo rozczarowanie... No, co oznacza rozczarowanie? Rozczarowanie oznacza, że twoja wizja świata runęła, a teraz masz nową, bardziej zbliżoną do rzeczywistości. Bo jeżeli jakiś element twojej wizji świata okazał się błędny, okazał się fałszywy, się rozczarowałeś, no to oznacza, że teraz twoja wizja świata jest prawdopodobnie bardziej wierna temu, jak jest naprawdę. Bardziej rzeczywista. No i to jest super. Ja bardzo lubię się rozczarowywać. Okay. Oczywiście emocjonalnie to jest trudne, to leży w naszej naturze, ale ja bardzo lubię, jak jestem rozczarowany czymś, bo znaczy, że po prostu wiem więcej. Bardziej, wiesz, dwoma nogami stoję na ziemi, a nie na jednej. Okej. Okay. A to naprawdę ładne. Co polecasz obejrzeć i dlaczego? I nie pytam tutaj lista top 10, nie. Jaki film cię poruszył i dlaczego? Okej, to bardzo mi ułatwiłeś tym doprecyzowaniem. Bo ja się ogólnie na filmach nie znam, tak myślę. I sam bardzo wielu filmów nie obejrzałem, mam bardzo wiele klasyków nieobejrzanych jeszcze na liście swoich do obejrzenia. Ale film, który mnie najbardziej poruszył, oglądałem go w Toruniu w tamtym roku na festiwalu Camera Image. On wygrał ten festiwal, prawdopodobnie wygrał go jeszcze rok wcześniej. To jest Nomadland. Tytuł jest chyba... Tytuł jest chyba znajomy. To jest film o... ten film jest nagrany bardzo dokumentalnie. Oglądasz go i masz wrażenie, że oglądasz dokument, że tam nikt nie gra. Tam po prostu... Ja bardzo lubię bardzo realistyczną grę aktorską. Nie lubię, jak widać, że ktoś gra, nie? A tam nie widać, że ktokolwiek gra. To wygląda tak, jakby tam po prostu był niewidzialny operator, przepraszam bardzo, nie mówi się kamerzysta. Sam ludzi gania za to. I to po prostu, ten film się ogląda tak, jakbyś oglądał życie tej głównej bohaterki. I to jest tak przepiękny film o, właśnie mniej więcej o tym, o czym rozmawialiśmy, czyli o szczęściu, o podążaniu swoją drogą.
pomimo różnych przeciwności, pomimo tego, że może być to dość awangardowe i egzotyczne dla różnych ludzi. Bo ten film w ogóle opowiada o kobiecie, która, bo można powiedzieć, wkręciła się w życie takich nomadów obecnych. Czyli ludzie, którzy żyją w kamperach, którzy wiesz, nie mają jakiegoś stałego miejsca, tylko jakby jeżdżą i szukają tego szczęścia. Daleko od cyfryzacji? Znaczy nie do końca, wiesz, okay. ale po prostu jakby te schematy, w które rzuca nas obecny świat, im się nie podobają za bardzo. Przynajmniej ja tak to interpretuję. Okay. I ten film jest po prostu przepiękny. Ja bardzo rzadko płaczę na filmach, ale na tamtym filmie naprawdę parę ładnych łez uroniłem. I wyszedłem z tej sali tak bardzo poruszony. Właśnie po wyjściu z tej sali od razu byłem umówiony na kawę z moim znajomym z dawnych lat, który akurat był też w Toruniu. Okay. I trudno mi było się przestawić. Jakby potrzebowałem tak z pół godziny, żeby wiesz, zaangażować się w pełni w rozmowę z nim. Bo ten film mnie tak bardzo poruszył. Ma przepiękną muzykę, ma przepiękne zdjęcia, jest tak pięknie zmontowany. No ten film jest po prostu, ja byłem nim absolutnie zachwycony i dawno żaden film mnie tak nie zachwycił. Ale to jest moja opinia, bo wiele innych ludzi, z którymi rozmawiałem na temat tego filmu, bo to był festiwal filmowy, więc to się tam generalnie robiło, że się oglądało film, w tym o nich rozmawiało. Mhm. Wielu ludziom ten film się nie podobał. Wychodząc na przykład spotkałem znajomego, który był zaspany i widać, że dopiero wstał. A, okej. Okay. Czy ja pytam w kontekście takim, bo to jakby gusta i guściki oczywiście, pytam w kontekście takim, bo w kontekście kina chciałbym też trochę powalczyć z taką. Mi to bardzo się nie podoba i to jest jakaś taka moja wojenka z osobami, które wychodzą z kina i mówią, no film dał mi do myślenia. A co ci dał do myślenia? No dał mi do myślenia. I jakby to jest cała refleksja, nie? W sensie ja wiem, że ludzie chodzą na Patryka Wegetę i oglądają, jak tam ludzie robią z siebie głupków i to jest śmieszne i zabawne i żenujące momentami. Częściej chyba żenujące niż zabawne. Ale chodzi o to, że jakby nie bronię nikomu, ale mimo wszystko chciałbym trochę więcej wartości z takich rzeczy również z kina wyciągnąć. Ja bym tych ludzi nie winił, bo... Jeżeli... Znaczy nie, to nie jest, że nie robię jakiegoś tam... czekaj, nie wiem... Nie oskarżasz ich. Tak, ale nie... viewer shamingu. Nie wiem, nie ma takiego słowa, ale sobie wymyśliłem na poczekanie. Jakby totalnie nie pokazuję ich palcem. Mhm. Przeszkadza mi dla mnie. Jakbym chciałbym kogoś spotkać po filmie, zapytać go, no i jak tam? Jest na festiwal filmowy jakiś. Chyba tak. Bo ja mam bardzo wąski horyzont i chyba czas go poszerzać jeszcze bardziej w różnych aspektach. Spróbuj, jeżeli do tego cię ciągnie, bo mi się wydaje, że nigdy nie miałem tak fajnych rozmów o filmach, jak właśnie na festiwalach filmowych. Okay. Bo faktycznie tam są, szczególnie na takich festiwalach trochę bardziej branżowych, na przykład ten festiwal w Toruniu, na którym byłem, to był festiwal typowo zdjęć filmowych. Czyli oceniane były zdjęcia filmowe i byli tam głównie ludzie z branży, którzy siedzą w filmie i bardzo dużo na ogół wiedzą o tym. I oni mieli bardzo często, też dla mnie jako młodego twórcy, bardzo ciekawe przemyślenia, które też mnie dużo często uczyły. Okay. Na przykład ja na coś nie zwróciłem kompletnie uwagi, jak ktoś mi to powiedział, wow, okej, racja, no, tak jest. Okay. I wiesz, wracając do tych ludzi, którzy wchodzą z kina i mówią, że dało mi do myślenia, ale nie wiedzą co. Mi się wydaje, że po prostu ludzie często nie potrafią tego nazwać, wiesz, czują, że ten film coś miał w sobie i mają taką dziurę w głowie, po tym, którą trzeba jakoś wypełnić, ale nie wiedzą, jak to nazwać. I jakby według mnie nie ma w tym nic złego. Czy wiesz, to ja mam takie jakieś swoje odpały pieniacza w różnych aspektach. Po prostu wkurwiają mnie różne rzeczy najzwyczajniej w świecie. Nie chciałbym, to trochę taka moja walka z wiatrakami. Czaję, no. I jeżeli jest już okazja do tego, żeby gdzieś tam wbić szpilę, coś spróbować zmienić, czy rewolucją, czy wystawieniem się na pośmiewisko, to ja bardzo chętnie. W sensie, no, jeżeli jest okazja do jakiejkolwiek zmiany, do sekundy refleksji dla kogokolwiek, spoko. Okay. To bardzo chętnie. Okej. Okay. Może się wybiorę, zgłoszę się po jakąś rekomendację, gdzie na ten dużo, cały czas są tak naprawdę jakieś, wiesz, okay. Jakieś takie, no takie branżowe, takie większe, poważniejsze, powiedzmy to tam parę razy do roku, ale takie mniejsze, jakieś lokalne, gdzie są właśnie filmy amatorskie, krótkometrażowe, cały czas się odbywają praktycznie, w każdym miesiącu są po 2-3 minimum. Okej. Okay. Zmierzając do końca, i o to pytam wszystkich,
Najlepiej wydane 100 zł w życiu. Najlepiej wydane 100 zł w życiu. Zanim odpowiem, tylko powiem jedno, bo ostatnio miałem taką rozmowę z moim bardzo dobrym kolegą, Arturem, który cały czas mi wypomina, że mi 5 lat temu pożyczył 200 zł na kupienie obiektywu Helios 44 M4 i dzięki temu teraz jestem tu, gdzie jestem. Okay. Bo dałem mu te pieniądze bez obaw, ale to mi się od razu skojarzyło. Myślałem, że to był apel o anulowanie długu. Umów, błagam. Nie. 100 zł najlepiej wydane. Kurde. No to mi zadałaś zagwozdkę. 100 zł istnieje spore prawdopodobieństwo, że większość z naszych widzów ma. Tak. Jakby, że może się trafić, że ktoś będzie miał wolne 100 zł w portfelu, a to ma być taki kamyczek do ogródka, że być może to akurat będzie ich najlepiej wydane 100 zł, że pójdą w twoje ślady. To ja za 100 zł kupiłem. Może być mniej. Może być mniej. Ja takie, że straciłeś tą stówę, czy tam mniej. Zainwestowałeś się, mówię. Zainwestowałeś 100 zł w imprezę i pomyślałeś sobie, damn, jeszcze raz bym to zrobił. Jeszcze raz bym wydał te pieniądze. No powiem ci, że na szybko mi nic nie przychodzi do głowy, ale mam pomysł, jak z tego wybrnąć. Powiem tak, że jeżeli ktoś by chciał wydać 100 zł, fajnie. No. I tak może, bo rozmawialiśmy dzisiaj głównie o, jakby nasze rozmowy kręciły się wokół dwóch biegunów. Jeden to te filmy, a dwa to jakiś taki well-being mentalny. To polecę coś w tej drugiej kategorii, a mianowicie to w ogóle jakby można to zrobić, nie wydałem żadnych pieniędzy, ale... Nie polecamy żadnych firm, które za to nie zapłaciły. Szukamy sponsora. Dobra, to nie wymienię w takim razie firmy. Nie, oczywiście, jeżeli z czegoś korzystasz i jesteś zadowolony, to... Znaczy kupiłem mojej siostrze ostatnio coś takiego. Narkotyki. To jest najlepiej wydane 100 zł. Siostry na narkotyki. Obawiam się, że to może być najgorzej wydane 100 zł dla wielu ludzi. Narkotyków absolutnie nie polecam. I to nie tylko dlatego, że tu są kamery. Nigdy nie brałem, ale... Ja też nigdy. I uważam, że to nie jest potrzebne w sumie do życia. Okej. Okay. Ale kupiłem mojej siostrze na urodziny jakiś czas temu i to kosztowało około 100 zł, bo było takie bardzo fajnie wydane. To się nazywa Dziennik Wdzięczności. To jest taka książeczka. Pachnie mi takim złym coachingiem. Ja wiem, że to pachnie złym coachingiem, ale to nie jest zły coaching. Okej. Okay. To jest coś takiego, że... Są jakieś badania, które stwierdziły, że bardzo dużą winę za to, że ludzie mają w obecnych czasach, czyli w czasach, gdzie jesteśmy przeładowani informacjami, impulsami i tak dalej, nie mają takiego momentu, żeby stanąć na chwilę w życiu i pomyśleć, za co ja jestem wdzięczny jakby wszystkiemu dookoła mnie. Okay. Z czego ja się cieszę w zasadzie. Chwili na refleksję. Taka trochę chwila właśnie na refleksję. I właśnie te badania dowiodły, że jak wiem, że bardzo często się mówi według amerykańskich naukowców. Wiadomo, że amerykańscy naukowcy. Ale to były jakieś badania, ale ich niestety teraz nie zacytuję, bo oglądałem o tym cały film. Że osoby, które regularnie, czyli tam powiedzmy codziennie przed snem, siadały sobie i spisywały, odpowiadały na takie kilka pytań, gdzie tam one oscylowały mniej więcej wokół tego, że za co jesteś dzisiaj wdzięczny. Życiu, za co ci się przytrafiło, że te osoby były ogólnie o wiele, wiele bardziej szczęśliwe ze swojego życia. Okay. I ten Dziennik Wdzięczności właśnie, który kupiłem, no dobra, podam firmę, znaczy firmę, to jest taki kanał na YouTube, który się nazywa Kursgesagt, ale robią świetne animacje. Niemiecki? Niemiecki, ale oni robią po angielsku też. Okay. W ogóle w wielu różnych językach. Nie wspieramy. Świetne rzeczy robią. Okay. I zrobili właśnie zrobili cały film o tych badaniach, o których, których teraz wspominałem. I zrobili coś takiego jak Dziennik Wdzięczności. To jest w ogóle świetnie, bardzo pięknie wydana książka, taka w formie takiego dziennika, gdzie jest na 4 etapy podzielone właśnie takie pracowanie nad swoim umiejętnością doceniania rzeczy, które ci się dzieją w życiu. Okay. No i tam są, wiesz, takie pytania właśnie na przykład, za co jesteś dzisiaj szczęśliwy, znaczy za co jesteś dzisiaj wdzięczny, co sprawiło, że się dzisiaj uśmiechnąłeś. Okay. I takie jakby te pytania wraz z biegiem tych tygodni, bo tam jest to rozpisane chyba na 12 tygodni, czy coś takiego, one są coraz głębsze. Okay. I jakby to można robić zupełnie bez tego dziennika, to można wziąć po prostu kartkę i sobie codziennie to notować, ale ważne jest to, żeby codziennie usiąść i to zapisać. Okay. I
Czyli taka chwila na refleksję. Taka chwila na refleksję, żeby pomyśleć o tym, dlaczego jestem szczęśliwy. Znaczy, dlaczego jestem szczęśliwy. Co sprawiło dzisiaj, że na przykład poczułem się dobrze. Okay. Co, za co jestem wdzięczny w życiu. Co mi się dzisiaj dobrego przytrafiło. To jedną rzecz wystarczy wymienić, nie? Nawet. To trochę wracamy do tego, żeby być tutaj. Tak, tu i tak tutaj, no? właśnie w tym tonie. Okay. I jeżeli ktoś chce, ma 100 zł i uważa, że ma trochę problem właśnie z takim docenianiem rzeczy, które mu się dzieją w życiu, a mi się wydaje, że bardzo wiele osób teraz tak ma, to mi się wydaje, że no, mniej więcej 100 zł ona kosztuje, bo to z wysyłką i tak dalej, to jest wiadomo w euro cena i tak dalej, ale wydaje mi się, że to nie jest zły zakup. Wydaje mi się, że dla wielu osób to może być zakup, który trochę chociaż pozytywnie zmieni ich życie. Chociaż tak jak mówię, nie trzeba na to wydawać pieniędzy, można to zrobić samemu, ale jak już się kupi ładnie wydaną książkę, która codziennie sobie czeka na biurku, to jakoś tak łatwiej mi się wydaje. Okay. Więc chyba to bym polecał. Tak klamrą spróbuję zamknąć, czyli najlepiej wydane 100 zł na drugiego człowieka. Tak mi się wydaje. Myślę, że te złoty, te 100 zł jest bardzo dobrze wydane i cóż, mam nadzieję, że osoba, którą obdarowałem, wiem, że doceniła, ale mam nadzieję, że ta książka, ten dziennik, jakoś wyrobienie sobie tego nawyku pozytywnie zmieni jej życie. Okej. Dobrnęliśmy. Dobrnęliśmy. Ja mam szczerą nadzieję, że będziemy mieli jeszcze nie jedną okazję, bo ja będę chciał na pewno cię zaprosić i porozmawiać. Bardzo mi miło. Mi było też bardzo miło porozmawiać. I to mówię, to jakby ja nie mam powodów, żeby ci słodzić niepotrzebnie. Jesteś, wydaje mi się, bardzo inteligentnym, młodym człowiekiem, wrażliwym. I mówię, sam bym sobie życzył w wieku tam 10 lat temu mieć takie przemyślenia na temat życia, jakie ty masz. I to jest naprawdę bardzo cenne. Bardzo przyjemnie mi się rozmawiało i bardzo ci dziękuję. Ja ci jeszcze raz dziękuję za te słowa i za całą rozmowę, która też była bardzo przyjemna i fajnie spędzony czas, na pewno. Okay, bardzo, bardzo doceniam ten czas. Okay, dzięki ślicznie. Dzięki wielkie. Do następnego. I do następnego. Do zobaczenia.